rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Dnia 2 lipca 2012 roku do Rady Miejskiej w Olsztynie wpłynęło wezwanie grupy osób. Przeczytam Państwu treść tego wezwania. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Na podstawie artykułu 101 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym niniejszym wzywamy do usunięcia naruszenia prawa polegającego na podjęciu w dniu 25 kwietnia 2012 roku przez Radę Miejską w Olsztynie uchwał numer 17/137/2012, 17/138/2012, 17/139/2012, 17/140/2012. O przekształceniu szkół podstawowych w Starej Dąbrowie w szkołę filialną Szkoły Podstawowej we Wroniawach, w Tłokach w szkołę filialną Szkoły Podstawowej nr 1 w Olsztynie w Adamowie, w szkołę filialną Szkoły Podstawowej imieniem Stanisława Mikołajczyka w Starym Widzimiu i w Karpicku w szkołę filialną Szkoły Podstawowej nr 3 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego imieniem Michała Drzymały jako podjętych z naruszeniem powszechnie obowiązującego prawa powszechnego, w tym zwłaszcza artykułu 59 ustęp 1 ustawy o systemie oświaty. Uzasadnienie. Z artykułu 5 ustęp 5 ustawy o systemie oświaty wynika, że zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych należy do zadań własnych gmin. Dyspozycje tego przepisu należy rozumieć w sposób jednoznaczny, że podmiotem obowiązanym do zakładania i prowadzenia publicznych szkół jest gmina. W drodze wymienionych wyżej uchwał Rada Miejska w Olsztynie postanowiła nie przekształcić, ale zlikwidować dotychczasowe szkoły podstawowe w Starej Dąbrowie, w Tłokach, w Adamowie i w Karpicku, a na ich bazie utworzyć filie innych szkół podstawowych. Takie postępowanie jest sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem i narusza interes prawny niżej podpisanych. Utworzenie niesamodzielnych jednostek organizacyjnych szkół podstawowych, czyli filii, w miejsce dotychczas samodzielnych szkół podstawowych nie jest przekształceniem tych ostatnich, ale ich likwidacją. Z dniem 31 sierpnia 2012 roku na terenie gminy Wolsztyn przekształceniu, czyli zmianie, ulegnie struktura organizacyjna szkół podstawowych, co nie może być utożsamiane z przekształceniem, o jakim mowa w artykule 59 ustęp 6 ustawy o systemie oświaty konkretnej szkoły. W efekcie zainicjowanego procesu dojdzie do zlikwidowania, zakończenia bytu prawnego dotychczasowych szkół, włączenia ich do obszar właściwości innej szkoły, zmiany osoby pracodawcy, ale dotychczas zatrudnionych pracowników. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w stanowisku wojewody wielkopolskiego, który w sprawach o identycznych okolicznościach, a dotyczących przekształcenia szkół, między innymi w Dąbrowicy i Strachowicach, stwierdził, że uchwała Rady, cytuję, narusza prawo poprzez nazwanie przekształceniem szkoły procesu, który faktycznie jest likwidacją szkoły. Koniec cytatu. Ponadto w realizacji przedmiotowej sprawy poza czynnikami natury czysto ekonomicznej brak jest jakichkolwiek innych uzasadniających utworzenie w miejsce dotychczasowych samodzielnych szkół podstawowych szkół filialnych. Zgodnie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych argumenty natury ekonomicznej nie mogą być bowiem główną przesłanką likwidacji czy przekształcenia szkół. Poza oszczędnościami związanymi z przekształceniem, a więc zwolnieniem z obowiązku stosowania karty nauczyciela, organ prowadzący nie dokona innych oszczędności poprzez przekazanie placówki oświatowej innemu podmiotowi prawa. I znalazły się tutaj podpisy, no nie wiem, czy wszystkie dobrze przeczytam, postaram się. Pan Artur Skorupiński, Joanna Skorupińska, Laks Artur, Joanna Wankowska, Damian Wita chyba. Dariusz Wieczorek, Dorota Dota, tak, Ratajczak Magdalena, Witik Monika,
Biniaś Ilona, Monika Kurowska, Drzewiecka Małgorzata, Iwona Zgolińska. Tak, proszę Państwa, kształtowało się, tak, proszę Państwa, wyglądała treść wezwania, które otrzymaliśmy, wpłynęło do naszego urzędu 6 lipca. I na podstawie tego wezwania sformułowaliśmy projekt uchwały. Ten projekt uchwały sformułowaliśmy, przygotowaliśmy wraz z uzasadnieniem we współpracy z radcą prawnym urzędu, panem Aleksandrem Adamczakiem. Powyższy materiał został oparty o materiały źródłowe związane z procedurą uchwalania kwestionowanych uchwał. Może teraz przejdę do przeczytania tego projektu uchwały, który po prostu tutaj sformułowaliśmy. Rada uchwała z dnia, którego mamy, 12 lipca 2012 roku Rady Miejskiej w Olsztynie w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałami nr 17/137/2012 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie w szkołę filialną Szkoły Podstawowej w Wroniawach nr 17/138/2012 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Tłokach w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej nr 1 nr 1 w Olsztynie, nr 17/139/2012 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Adamowie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej imieniem Stanisława Mikołajczyka w Starym Widzimiu, nr 17/140/2012 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Karpicku w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej nr 3 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego imieniem Michała Drzymały w Olsztynie. Na podstawie artykułu 18 ustęp 1 w związku z artykułem 101 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Uznaje się za bezzasadne wezwanie wniesione przez państwa Artura Skorupińskiego, Joannę Skorupińską, Artura Laksa, Joannę Wankowską, Dariusza Wieczorka, Dorotę Dota, Magdalenę Ratajczak, Monikę Wittig, Ilonę Biniaś, Monikę Kurowską, Małgorzatę Drzewiecką, Iwonę Zgolińską do usunięcia naruszenia prawa uchwałami Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2012 roku numer 17, może już nie będę tego wszystkiego czytała chyba, bo to jest, no może, no niech będzie, numer 17/137/2012 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej we Wroniawach, numer 17/138/2012 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Tłokach w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej nr 1 w Olsztynie, numer 17/139/2012 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Adamowie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej imieniem Stanisława Mikołajczyka w Starym Widzimiu, numer 17/140/2012 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Karpicku w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej nr 3 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego imieniem Michała Drzymały w Olsztynie. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej Rady Miejskiej w Olsztynie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tak wygląda projekt przygotowanej uchwały. Może teraz, proszę Państwa, przeczytam jeszcze uzasadnienie, jakie tutaj dołączyliśmy do podjęcia tego, do sformułowania tego projektu uchwały. Uzasadnienie. W dniu 6 lipca 2012 roku
Do Urzędu Miejskiego w Olsztynie wpłynęło pismo skierowane do Rady Miejskiej w Olsztynie, podpisane przez Państwa Artura Skorupińskiego i Joannę Skorupińską. Proszę Państwa, może tego nie będę czytała, bo to już chyba znamy wszyscy. Zawierające wezwanie do usunięcia rzekomego naruszenia prawa polegającego na podjęciu w dniu 25 kwietnia 2012 roku przez Radę Miejską w Olsztynie następujących uchwał. Może też nie będę czytała, ale przeczytam. Uchwały numer 17/137, 138, 139, 140. W uzasadnieniu wskazano między innymi, że zdaniem wnioskodawców, cytuję, utworzenie niesamodzielnych jednostek organizacyjnych szkół podstawowych, czyli filii, w miejsce dotychczas samodzielnych szkół podstawowych nie jest przekształceniem tych ostatnich, ale ich likwidacją. Koniec cytatu. Autorzy powyższego pisma powołują się również na stanowisko wojewody wielkopolskiego, który ich zdaniem w sprawach o identycznych okolicznościach, a dotyczących przekształcenia szkół w Dąbrowicy i Starachowicach stwierdził, że uchwała Rady narusza prawo poprzez nazwanie przekształceniem szkoły procesu, który faktycznie jest likwidacją szkoły. Ponadto w piśmie stwierdzono, iż zgodnie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych argumenty natury ekonomicznej nie mogą być bowiem główną przesłanką likwidacji czy przekształcenia szkół. Wnioskodawcy sugerują również, jakoby konsekwencją uchwał Rady Miejskiej w Olsztynie w sprawie przekształceń szkół było zwolnienie z obowiązku stosowania karty nauczyciela w tych jednostkach. Wobec powyższego należy przede wszystkim stwierdzić, iż przepis artykułu 59 ustęp 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty nakazuje stosowanie odpowiednio przepisów artykułu 59 ustęp od 1 do 5, czyli zastosowanie do procesu przekształcenia szkoły procedury identycznej do procedury likwidacji szkoły, co związane jest między innymi z koniecznością zawiadomienia o planowanych zmianach organizacyjnych rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, co najmniej 6 miesięcy przed terminem wprowadzenia tych zmian. Powyższe obowiązki zostały dopełnione przez organ prowadzący. W ustawowym terminie nauczyciele zatrudnieni w szkołach, które staną się filiami innych szkół podstawowych, staną się z mocy artykułu 23 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy pracownikami tych szkół. Powstanie szkół filialnych wiąże się bowiem z przejściem zakładu pracy w całości do innego pracodawcy, czyli szkół macierzystych, który staje się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Również wojewoda wielkopolski nie zakwestionował w żaden sposób zgodności z prawem uchwał numer 17/137, też nie będę już czytała tego, bo wiadomo o co chodzi, 138, 139, 140, działając w ramach nadzoru prawnego nad legalnością uchwał w myśl artykułu 85 i artykułu 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Przywołanie przez wnioskodawców stanowiska wojewody wielkopolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie zamiaru przekształcenia szkół podstawowych w Dąbrowicy i Strachowicach w filię nie skutkowało stwierdzeniem przez wojewodę nieważności tych uchwał i weszły one w życie. Organem opiniującym przekształcenie był również wielkopolski kurator oświaty, który został powiadomiony w ustawowym terminie o zamiarze przekształceń z dniem 1 września 2012 roku wyżej wymienionych szkół,
nie wnosząc żadnych uchwał, uwag w tej kwestii, co zgodnie z artykułem 89 ustęp 1 oraz ustęp 2 przywołanej już ustawy o samorządzie gminnym daje prawo do uznania, iż opinia ta jest pozytywna. Potwierdzają to sformułowania zawarte w pismach numer DL 020,4,2012 z dnia 10 i 11 lipca 2012 roku przesłane tutejszemu urzędowi przez dyrektora delegatury w Lesznie Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu pana Leszka Szczepaniaka. Zgodnie z procedurą ustawową w określonym przepisami terminie poinformowano o zamiarach dotyczących przekształceń szkół w Karpicku, Tłokach, Starej Dąbrowie i Adamowie, Zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego w Olsztynie i Komisję Zakładową NSZZ Solidarność w Olsztynie. Obie organizacje związkowe wyraziły pisemnie pozytywne opinie w tej sprawie. Ponadto należy dodać, że nieprawdziwe jest stwierdzenie autorów pisma o zwolnieniu z obowiązku stosowania karty nauczyciela po planowanych przekształceniach wyżej wymienionych szkół. W każdej szkole publicznej, a takimi są niewątpliwie szkoły filialne, organ prowadzący zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela. Podsumowując, wobec dopełnienia przez organ prowadzący, czyli gminę Wolsztyn, wszelkich wymogów proceduralnych wynikających przede wszystkim z przytoczonej wcześniej ustawy o systemie oświaty oraz uzyskania pozytywnych opinii ze strony instytucji opiniujących, a także nie wniesienia żadnych uwag co do zgodności z prawem przez nadzór prawny wojewody wielkopolskiego, należy jednoznacznie uznać, że wezwanie do usunięcia naruszenia prawa polegającego na podjęciu w dniu 25 kwietnia 2012 roku przez Radę Miejską w Olsztynie uchwał nr 17/137/2012 w sprawie przekształcenia szkoły podstawowej w Starej Dąbrowie w szkołę filialną szkoły podstawowej we Wroniawach nr 17/138/2012 w sprawie przekształcenia szkoły podstawowej w Tłokach w szkołę filialną szkoły podstawowej nr 1 w Olsztynie, nr 17/139/2012 w sprawie przekształcenia szkoły podstawowej w Adamowie w szkołę filialną szkoły podstawowej imieniem Stanisława Mikołajczyka w Starym Widzimiu, nr 17/140/2012 w sprawie przekształcenia szkoły podstawowej w Karpicku w szkołę filialną szkoły podstawowej nr 3 pomnik tysiąclecia państwa polskiego imieniem Michała Drzymały w Olsztynie jest bezzasadne. Proszę Państwa, tak przedstawia się uzasadnienie do projektu przygotowanej przez Radę Miejską uchwały. Proszę Państwa, ponieważ chcielibyśmy również, ażeby ta nasza propozycja, ten nasz projekt został poparty niezależną opinią eksperta prawa, i myślę, że to po prostu jest bardzo potrzebne, żebyśmy też się z tym zapoznali. W takim razie poproszę zaproszonego tutaj gościa, pana doktora Zbigniewa Sypniewskiego, eksperta prawa oświatowego Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, o przedstawienie swojej opinii na temat naszego projektu uchwały. Proszę Państwa, gdy chodzi o moją opinię, to wyjdźmy od ustalenia pewnych faktów. Czy w wyniku tych czterech uchwał dotyczących przekształcenia szkół istniejących dotąd jako szkoły samodzielne, filie szkół istniejących nadal, czy doszło do faktycznej likwidacji tych szkół? No, oczywiście nie, bo te same mury zostają, ci sami uczniowie, ten sam personel,
przynajmniej pedagogiczny, a zatem gmina, przekształcając samodzielne szkoły w filie innych szkół, zapewnia usługi edukacyjne w tym samym rozmiarze, na tym samym poziomie, a może i na lepszym poziomie niż to dotąd miało miejsce. Więc na tle takich faktów w sposób oczywisty nie można mówić o likwidacji faktycznej owych czterech szkół podstawowych. Natomiast może być przedmiotem sporu to, czy doszło do likwidacji w sensie prawnym potrzebnej, żeby zrealizować zamiar przekształcenia szkół samodzielnych w filie stanowiące część szkół podstawowych, prawda. Na ten temat w literaturze i w orzecznictwie sądów administracyjnych są wypowiadane różne poglądy. Na przykład w książce komentarzu do ustawy o systemie oświaty autorstwa Mateusza Pilicha, który jest uznanym autorytetem w zakresie prawa oświatowego, trafiło się zdanie, że przekształcenie szkoły samodzielnej w filię innej szkoły nie wymaga likwidacji. Ja jestem innego zdania. Stan prawny na tle artykułu 59 ustawy o systemie oświaty jest taki. Pierwszych 5 ustępów mówi o trybie likwidacji szkoły. Potem w ustępie 6 pojawia się wyraz przekształcenie i regulacja następująca. W przypadku przekształcenia szkoły stosuje się odpowiednio artykuł 59 ustęp 1-5, czyli przepisy o likwidacji szkoły, oraz artykuł 58, czyli przepis o utworzeniu nowej szkoły. Wobec tego moim zdaniem o przekształceniu sensownie możemy mówić tylko wtedy, jeżeli szkoła ulega likwidacji częściowej albo też szkole istniejącej przyrasta jakaś wewnętrzna jednostka organizacyjna typu filia chociażby, prawda. Zakładanie filii w szkole podstawowej wymaga zastosowania artykułu 58, czyli trzeba aktu założycielskiego, trzeba zmiany statutu dotąd istniejącej szkoły wzbogacanej o filię. No a zlikwidowanie szkoły podstawowej, która ma działać dalej w formie filii innej szkoły, wymaga procedury likwidacyjnej. Przyjrzyjmy się teraz treści uchwał, jakie państwo radni podjęli. Paragraf pierwszy głosi tak. Od 1 września bieżącego roku zamierza się, czy tam przekształca się szkołę taką a taką, w szkołę, filię szkoły podstawowej imienia Stanisława Mikołajczyka w Starym Wiedźminie, bo ma akurat przed sobą uchwałę dotyczącą przekształcenia szkoły podstawowej w Adamowie i utworzenia w jej miejsce filii szkoły w Starym Wiedźminiu. I drugi paragraf w uchwale zobowiązuje się burmistrza Wolsztyna do poinformowania rodziców uczniów oraz wielkopolskiego kuratora oświaty o zamiarze przekształcenia szkoły podstawowej. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że w tych uchwałach Rada wyraziła swoją wolę. Po pierwsze, zainstalowania filii w szkołach, które dotąd filii nie miały i po drugie do zlikwidowania czterech szkół podstawowych, o których w uchwale jest. Dobra, tak, ale rzeczywiście korzystałem z uchwały intencyjnej, natomiast decyzje podjęte zostały w uchwałach dotyczących przekształcania. Tak, ale w istocie treść obu tych uchwał jest, no, jeśli nie tożsama, to porównywalna. I z tych uchwał niewątpliwie państwo się z tym muszą zgodzić. Wynika to, że przestaną istnieć cztery szkoły podstawowe i to, że w ich miejsce wstąpią filie utworzone przy szkołach podstawowych dotąd istniejących. Dlatego też na gruncie owych faktów i takiej regulacji przyjętej w uchwałach nie możemy mówić o faktycznej likwidacji szkół.
ale w moim ujęciu do formalnej likwidacji szkół doszło, no bo nie ma powodu ukrywać faktu, że te szkoły przekształcane w filie jako gminne jednostki organizacyjne zniknęły, zniknęły jako gminne jednostki budżetowe, zniknęły jako pracodawcy, bo zostały przekształcone, czy zostaną przekształcone w filie, które nie mają charakteru gminnych jednostek organizacyjnych, ani gminnych jednostek budżetowych, czy gminnych pracodawców, bo wejdą w skład tworu większego, takiej czy innej szkoły podstawowej. I w istocie owo wezwanie do usunięcia naruszenia prawa złożone przez grupę obywateli zawiera pewne elementy nieprawdziwe, no bo zarzut, iż gmina, przekształcając szkoły podstawowe filie innych, jakby usuwa nauczycielom spod nóg kartę nauczyciela, to jest zarzut nieprawdziwy, bo nadal nauczyciele będą zatrudniani w oparciu o kartę, bo nadal zachowają miejsce pracy, mianowicie gminną oświatę, czy szkoły podstawowe w ramach gminnej oświaty. I proszę Państwa, może lepiej byłoby od strony czysto formalnej, żeby w tych uchwałach, które przekształciły szkoły podstawowe, wyraźniej się mówiło o likwidacji tych czterech szkół. Jednakże z treści uchwał niewątpliwie wynika, że radnym chodziło po pierwsze o zlikwidowanie dotychczasowych szkół i po drugie o uczynienie z nich filii szkoły podstawowej, co zapewni ciągłość usług edukacyjnych na nie gorszym poziomie i wśród nie gorszych warunków. Tak więc no, mógłbym prywatny osąd wydać taki, że grupa obywateli, która wzywa Radę do usunięcia naruszenia prawa, że tu toczy bój o słówka, prawda? Toczy bój o to, żeby nie nazywać przekształceniem likwidacji szkół. Ale tu nie chodzi tylko o likwidację, ale także o utworzenie z tych zlikwidowanych szkół filii szkoły podstawowej, co powtórzę, da ciągłość usług edukacyjnych, z których uczniowie będą mogli spokojnie dalej korzystać. Poza tym w tym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa zabrakło podstawowej chyba rzeczy. Zarzut jest taki, że Rada, podejmując te uchwały, naruszyła przepisy prawa powszechnie obowiązującego. To za mało. Tych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, to my w dziennikach ustaw mamy całe tony. W wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa trzeba dokładnie oznaczyć, jakie to prawo konkretnie zostało naruszone. Dopóki w wezwaniu nie ma wskazanych numerami artykułów takich czy innych ustaw, które zostały naruszone, to nie można mówić o sensownym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa. To może tyle. Proszę Państwa, ponieważ uważam, że tutaj chyba są osoby zainteresowane, to znaczy autorzy tutaj tego wniosku do Rady Miejskiej, albo może przedstawiciel tej grupy osób, to prosiłabym teraz tego pana przedstawiciela albo kogoś z osób, które podpisały się na wniosku, które wpłynęło do Rady Miejskiej, o zabranie głosu w tej sprawie. Czy jest ktoś z Państwa? Proszę bardzo, pan sołtys Stachura. Jestem zainteresowany tym uchwałą. Pani Przewodnicząca dobrze wie, że od stycznia moje zdanie jest wszędzie mówione i każdy z Was zna zdanie. O piśmie, które wpłynęło do Rady, dowiedziałem się od Pani Sekretarz. Jak Pani Sekretarz zaprosiła mnie na sesję, to było wczoraj czy wczoraj, tak? Tak, Pani Sekretarz powiadomiła, że wpłynęło takie pismo i za to jest powołana. Za to jest powoływana ta sesja. Panie, Panowie Radni,
Pan doktor o prawie mówi bardzo fajnie, bo można to zrobić tak, można to zrobić tak. Nie polemizuję z nim. W zawodowej szkole pan doktor ma prawo. Ja proszę państwa, nie reprezentuję grupy referendalnej ani Rady Rodziców, bo nie rozmawiałem z nimi. Nie reprezentuję żadnej innej wsi, reprezentuję swoją wieś. Proszę państwa, bardzo bym chciał, żeby tą uchwałę wycofać. Dlaczego? Dlatego, że jak ja słyszę, że to nie pan doktor mówił, że mieliście państwo w zamyśle likwidacji. Wyście cały czas mówili, nie likwidujemy, jest to przekształcenie. Ale o słowa nie będę się... Proszę państwa, w ciągu 2-3 lat moja szkoła będzie zlikwidowana. Powiem wam dlaczego. Że już ludzie mówią, mieszkańcy mówią, że część na pewno pójdzie do Wolsztyna od razu. Bo jak ma wozić samochodem do Karpicka, do filii, to zawiezie od razu do macierzystej szkoły, będzie miał czysty spokój. I w ten czas, co powiemy, panie burmistrzu, w ten czas będę musiał pana poprzeć, chociaż mówią, że nie będę sołtysem, że trzeba tą szkołę zlikwidować, bo nie będzie uczni. Bo trzeba będzie najpierw klasy łączyć, do klas łączonych nie pójdzie nikt właściwie, więc zostanie pusty barak i oczywiście będzie likwidacja. Wiem, że państwo decyzję już wiecie, jaką podejmiecie, ale chciałbym mieć apel ostatni raz do was. 2 lata temu robiliśmy sobie zdjęcie przy tablicy szkoła podstawowa w Karpicku. Chciałbym, żeby takie zdjęcie zostało zrobione, gdy ta tablica będzie zdejmowana i będzie zamieniona jako filię. Miejmy odwagę, ja oczywiście też, bo nie dałem rady obronić mojej szkoły, miejmy odwagę przy zdejmowaniu tej tablicy zrobić sobie zdjęcie i przypomnieć sobie w ten czas, jak ta szkoła będzie likwidowana, bo nie będzie uczni, że Stachura miał rację. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie sołtysie, niech pan aż tak bardzo w przyszłość nie występuje, dlatego że to nigdy nic nie wiadomo. Może ta szkoła się odrodzić i może nie źle i wspaniale funkcjonować przez jeszcze wiele, wiele lat. Tylko że tutaj w tej chwili my dyskutujemy na inny temat. Pan sołtys przedstawił nam swoje życzenie, a my teraz dyskutujemy na inny temat, bardzo ważny dla nas. I tutaj bym prosiła, żeby się skupić właśnie w związku z tym tematem, który jest przedmiotem naszej dyskusji i dzisiejszego posiedzenia. Proszę bardzo, pan Zboralski. Powiem tak, zawsze byłem 34, 37, 43 w klasie. Co ten nauczyciel miał mnie wtedy nauczyć? I ile czasu on mi miał poświęcić? Chodziłem do szkoły numer 2, dawniejszej, 4 lata. I czy się uczyłem, czy się nie uczyłem, miałem takie same stopnie. Prosiłem moją matkę, żeby przeniosła mnie do szkoły numer 1. Tam już musiałem się uczyć, bo był inny poziom nauki. Ale tak się złożyło, że budowano 1000 szkół na 1000-lecie i jest ta szkoła 1000 lat wybudowana u nas tutaj we Wolsztynie. No i po 1,5 roku, połowa 6 klasy, 7, kończyłem już szkołę z powrotem w szkole numer 2. Gdzie ten poziom był taki sam, jak tam zaczynałem. Siostra moja była w trochę lepszej sytuacji, bo ona już dostała się do szkoły numer 3. I tam poziom był najwyższy we Wolsztynie. I do czego zmierzam? No wiele rzeczy mi się tutaj po prostu nie podoba. A wiecie jakich? Zachowania niektórych, no można powiedzieć, członków tutaj tej Izby. Siedziałem tutaj bodajże w tym samym miejscu, ludzie tutaj z transparentami obok mnie i no, nie mogę się zgodzić z takimi wypowiedziami niektórych osób, które po prostu
nie wiedzą, że są osobami publicznymi i wypowiadają się w sposób taki nieprawidłowy, rzekłbym. Pochwaliłem tutaj po tej sesji panią radną Szewczyk i muszę powiedzieć, że jej wypowiedź była najlepsza ze wszystkich radnych. Powiem tak, że ta pani wzruszyła mnie do łez, co może potwierdzić. W przerwie złożyłem jej życzenia, prawie mówić nie mogłem. I powiem tak, że to była najlepsza wypowiedź i ta pani była konsekwentna tego, co mówiła, jako była nauczycielka. I powiem jeszcze dalej. No bardzo mi się nie spodobało, siedzą ludzie tutaj, którzy przede wszystkim pani przewodnicząca. Co by się stało, gdyby pani rozpatrzyła wniosek pana Janika i po prostu przesunęła ten punkt, żeby ci ludzie nie musieli tutaj tak długo czekać? Panie Zboralski, mówi pan nie na temat. A ja zaraz pani cofa powiem na pan, temat. Chwileczkę, cofa się pan 2 miesiące do tyłu. Dobrze, ale ja zaraz pani powiem na temat. Ja teraz jeszcze coś powiem. Siedzieli tutaj ludzie. Powiem jeszcze chwileczkę. Cofa się pan do czegoś, co miało miejsce 2 miesiące temu i co dotyczyło porządku obrad, które myśmy już wytłumaczyli i na łamach prasy, i wszystkim zebranym. Proszę mówić na temat. My dzisiejszą nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej powołaliśmy tylko i wyłącznie ze względu na ważny bardzo temat. Pan już tutaj i tak opowiada swoje refleksje, które nie są w tej chwili na czasie. To niech mi pani powie, Panie Zboralski, chwileczkę, może dokończę. Dobrze. Możemy na ten temat refleksji porozmawiać sobie na korytarzu, po sesji. Tutaj proszę wypowiadać się bardzo konkretnie, bo będę musiała panu odebrać głos. Dobrze. Ja tu pozwolę sobie, proszę podać panu Janikowi, pani tu Bajonównej, nie wiem kto tam poda. Dobrze, ja po prostu nie pamiętam tego nazwiska. Dla pani przewodniczącej też jeden egzemplarz, proszę tam podać, nie będę chodził po sali, żeby po prostu pani sobie przeczytała. Kolega Janik ma to? Kopię? Przeczytamy sobie w ramach przerwy albo po zakończeniu sesji. Przerwy? Czy jeszcze ma pan coś konkretnego do zasadności? Pan Janik złożył wniosek do pani przewodniczącej Bajon i pani Bajon z naruszeniem prawa powiedziała, że nie może pan Janik składać wniosku. Dlaczego? No dlaczego? No. Tam jest uzasadnienie. Dobra, ale w tej chwili pan wypowiada się na temat naszej uchwały, czy pan tutaj robi jakieś dygresje do spraw, które już miały miejsce? Wypowiadam się na temat tej uchwały. Której uchwały? Tych wszystkich czterech. No to co pan chce na temat tych uchwał powiedzieć, że są niezasadne? Oczywiście. To dziękuję. Pana opinię wysłuchaliśmy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Stefan Seglarek. Proszę państwa, jestem wieloletnim jednym ze starszych mieszkańców Karpicka i sprawa szkoły leży mi na sercu. Uważnie przysłuchałem się wypowiedzi pana doktora i stwierdzam, że pan doktor ma tu rację. Nie ma żadnych sprzeczności. Natomiast reprezentuję również rzemiosło. Z punktu widzenia gospodarczego byłoby źle, gdyby stało się inaczej. Uważam, że filia jak najbardziej powinna być w Karpicku. Nie wyobrażam sobie, żeby Cegielski we wszystkich swoich firmach rozrzuconych po Polsce miał dyrekcję. No trudno, nie ma dyrekcji. Dyrekcja może być tylko jeden ośrodek. Panie Ceglarek, ekonomicznie proszę... Proszę trochę dalej odsunąć mikrofon, dobrze? Proszę państwa, ekonomicznie jest to uzasadnione. Gdyby było inaczej, gdyby Rada się ugięła i gdyby Rada podjęła inną decyzję, jestem gotów zarządzać kolejny komitet, który będzie mówił o niegospodarności tej Rady. Uważam, że Rada ma za obowiązek dbać o finanse tej gminy i przeznaczać je na właściwe cele, a nie marnotrawić w sposób bezmyślny, bo jakaś tam dyrekcja. Trudno, nie ma dzieci. Co robi rzemieślnik, jak nie ma pracy? Zamyka firmę lub zmniejsza zatrudnienie. Te same sprawy dotyczą również oświaty, również dotyczą to Urzędu Miasta i Gminy pana burmistrza. Niestety to są nasze społeczne pieniądze, ja podatki płacę od 42 lat i nie życzyłbym sobie, żeby one były marnotrawione. Poza tym uważam, że pan doktor ma rację, że poziom nauczania
nie zależy od tego, czy jest dyrekcja, czy jest tylko filia. Proszę Państwa, wychowałem wiele pokoleń młodych ludzi i nie miałem żadnej dyrekcji. To zależy tylko od inwencji nauczyciela, od jego wkładu osobistego, a nie od tego, czy jest nad nim dyrektor, który będzie czuwał, czy on realizuje ten program. Mamy też programy nauczania w rzemiośle i nikt nas nie kontroluje i wychodzą z tego porządni ludzie. Poza tym, proszę Państwa, jeszcze jeżeli chodzi o szkołę podstawową w Karpicku. No nie wyobrażam sobie, żeby mogła być szkoła, jak nie będzie dzieci. A dzieci w Karpicku jest coraz mniej, wiem doskonale. Wiem, jaka jest struktura. I uważam jak najbardziej, że ta decyzja jest słuszna i nie podlega dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Pan radny Janik. Mam pytanie do pana doktora. W czasie zebrań wiejskich w Karpicku wśród dyskutantów przejawiał się niepokój, że procedura likwidacji filii w sytuacji, gdy koszty mimo wszystko będą rosły, bo dzieci będzie mniej. Czy ta procedura różni się czymś od procedury likwidowania szkoły i przekształcania filii? Czy decyzja w tym względzie będzie zależała wyłącznie od dyrektora jednostki macierzystej, której filia podlega? Proszę. Proszę Państwa, według artykułu 18 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady należy tworzenie, reorganizacja i likwidacja gminnych jednostek organizacyjnych. Szkoła podstawowa z filią czy bez jest gminną jednostką organizacyjną. W razie likwidacji filii przy zachowaniu bytu szkoły podstawowej wymagana jest wobec tego uchwała Rady i to w takim trybie podjęta podwójna uchwała, jak przy definitywnej likwidacji całej szkoły. Więc tutaj głos decydujący będzie należał nie do dyrektora szkoły z filią, co do bytu filii, nie do burmistrza jako organu wykonawczego, tylko do rady po prostu. Do rady. I nie ma żadnej różnicy pomiędzy trybem likwidacji całej szkoły, a trybem likwidacji części szkoły, czyli filii w tym wypadku. Prawda? Dziękuję. Procedura jest identyczna. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Nie ma chętnych. W takim razie będziemy musieli przystąpić do przegłosowania zaproponowanego projektu uchwały. Proszę do przegłosowania uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 19 głosami za, 1 głosem przeciwnym. Dziękuję bardzo. Przechodzimy w takim razie do następnego porządku posiedzenia. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. Proszę Państwa, nie było zgłoszonych interpelacji, to przejdziemy do zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytanie? Nie ma. Proszę bardzo, pan radny Tomiak, Dominik. Ja mam pytanie odnośnie operatu wodnego, który jakiś czas temu, z którym zapoznawaliśmy się jakiś czas temu. Konkretnie chodzi mi o dwa miejsca. Skrzyżowanie ulicy 5 Stycznia z ulicą Słodową i deptak na ulicy Dąbrowskiego, zdaje się. Tam przy tym przyrowku gromadzi się woda i mieszkańcy mają problem, żeby przejść. I podobnie jest, znaczy wczoraj, bo pani Justyna też widziała, na ulicy 5 Stycznia, w zasadzie od progu przy kościele do progu przy starostwie, woda była od krawężnika do krawężnika. Ja wiem, że tam będzie to rozwiązane w momencie, kiedy zostanie przerobiona ulica Rzeczna. Pytanie, kiedy to będzie? Czy to jest, mamy już jakiś harmonogram prac? Kiedy będzie to wykonane, ten problem będzie rozwiązany, jeden i drugi? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, pan burmistrz. Tematy oczywiście są samorządowi tutaj znane i myślę, że tutaj postępowanie idzie we właściwym kierunku. Jeżeli chodzi właśnie tutaj o ulicę 5 Stycznia, to na rok obecny, zgodnie tutaj z przyjętym
harmonogramem inwestycyjnym i budżetem zaplanowaliśmy wykonanie nowej instalacji burzowej, która będzie obsługiwała nie tylko ulicę Rzeczną, ale również te fragmenty, z którymi są problemy, jak była tutaj mowa. No i w tej chwili jesteśmy na etapie rozpisywania przetargu na wykonanie tej instalacji. No i myślę, że tutaj po wykonaniu ten temat zostanie rozwiązany i zniknie. Natomiast chcę powiedzieć tutaj, jeżeli chodzi o ten drugi temat, czyli deptak, to tutaj jest trochę poważniejszy problem, ponieważ rzęd na posadowienia tego ciągu pieszego jest po prostu zbyt niska i tutaj, jeżeli weźmiemy pod uwagę stany wody, które tam od czasu do czasu występują, no to rzeczywiście następuje zalanie. Na dzień dzisiejszy jesteśmy na etapie pewnych prac związanych z uzgadnianiem własności terenu. Na pewno tutaj dla wielu osób nie jest tajemnicą, że kiedyś tego typu inwestycje były budowane nie zawsze z poszanowaniem granic terenu. Na dzień dzisiejszy musimy to robić wszystko lege artis w oparciu tutaj o prawo własności. Z tego też względu są trochę wstrzymane prace na łąkach, te prace, które żeśmy tutaj zaplanowali. No i myślę, że tutaj po uporządkowaniu tej strony formalno-prawnej będziemy mogli nie tylko zrealizować ten program, który jest przyjęty na samych łąkach, ale myślę, że przystąpimy do gruntownej przebudowy tego ciągu pieszego. Na dzień dzisiejszy jakieś tam wylewanie 10 cm dywanika to byłoby przysłowiowe wyrzucanie pieniędzy w błoto. Myślę, że ten deptak musi być gruntownie przebudowany, może w oparciu o inną technologię, która myślę już tak do końca dzisiejszym czasom tutaj nie odpowiada i myślę, że to zadanie również zostanie wykonane. Oczywiście po tym etapie uporządkowania spraw formalno-prawnych. Ja tutaj zapowiedziałem kilka lat temu, że staramy się kompleksowo przystąpić do rozwiązywania tych wód opadowych i chcę powiedzieć, że bardzo dużo zostało już zrobionych. Może to nie jest widoczne gołym okiem, ale cała przepompownia wody na Berzynie została poddana na nasz wniosek tutaj gruntownej modernizacji. Pomogliśmy tutaj w wyliczeniu faktycznej ilości wody, która może w skrajnych przypadkach do tej zlewni trafić. Jest zainstalowana nowa automatyka, no, która powoduje, że w przypadku tutaj zwiększonej ilości napływającej wody uruchamia kolejne pompy. No i myślę, że od tego czasu modernizacji no, nigdy nie doszło do przelania tego zbiornika, który znajduje się bezpośrednio przy przepompowni. Zostały przebudowane i usunięte tak zwane wąskie gardła na tym kolektorze odprowadzającym tutaj większość wód deszczowych, myślę tutaj o rowie miejskim, no i tym kolejnym odcinku. Nie znaczy to, że jest wszystko zrobione, bo tam jest między innymi kolejnym wąskim gardłem ten przepust pod tym deptakiem właśnie. Ale myślę, że krok po kroku będziemy to realizować. Natomiast no, chcę też wyraźnie powiedzieć, że mogą wystąpić takie warunki atmosferyczne, których żadna instalacja nie odbierze. I tutaj staramy się podchodzić do tego w ten sposób, żeby budując czy przebudowując obecne tutaj ciągi komunikacyjne, drogi, w określonych sytuacjach no dosłownie jezdnia przejęła wodę, przejęła rolę kolektora odprowadzającego nadmiar wód gruntowych, bo myślę, że jeżeli nawet taka woda popłynie raz na 10 lat całą szerokością ulicy i docelowo trafi do rowu czy do jeziora, to wyrządzi to mniejsze zło niż gdyby zalała jakąś część mieszkalną miasta. I przykładowo przygotowujemy w tej chwili przebudowę ostatniego odcinka ulicy Poznańskiej i ona jest tak zaprojektowana, że w przypadku takich nawałnic, które nie zostaną odebrane przez kolektory, przez kratki i tak dalej, to właśnie całą powierzchnią drogi ta woda zostanie odprowadzona do Jeziora Wolszyńskiego. I tak staramy się podchodzić wszędzie tam, gdzie to jest możliwe. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, krok po kroku staramy się tutaj konsekwentnie realizować te założenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania? Proszę, pan radny Kopciuch. Jeszcze mam takie pytanko, czy wiadomo już coś w sprawie tego wiaduktu kolejowego przejścia z jednej strony na drugą, jak to tam wygląda? Moska, tak. Jak Państwo wiecie, ta kładka kolejowa jest własnością PKP. Kilka miesięcy temu została zamknięta przez właściciela.
Trudno mi powiedzieć, czy to były względy techniczne, czy bezpieczeństwa, czy wręcz takie podejście, że kolei ta kładka nie jest potrzebna i dlatego zostały przykręcone te bariery uniemożliwiające wejście. I równolegle otrzymaliśmy pismo my jako samorząd gminny i samorząd powiatowy o rozważenie możliwości przejęcia tej kładki. Z uwagi na to, że tak naprawdę ta kładka znajduje się w ciągu drogi powiatowej, czyli ulicy Poniatowskiego, łączy tutaj początek tej ulicy od skrzyżowania z ulicą Dworcową i 5 stycznia, poprzez oczywiście tory kolejowe i biegnie tam dalej w kierunku liceum, zaproponowaliśmy, aby tą kładkę przejął powiat. Jestem tutaj po dwóch rozmowach z panem starostą. W tej chwili pan starosta jest na urlopie, ale jesteśmy umówieni po powrocie mniej więcej tam 24 lipiec. Odbędziemy takie robocze spotkanie, na którym chcielibyśmy przedyskutować stan, jaki jest stan techniczny tej kładki i jakie działania takie modernizacyjne musiałyby być zrobione, żeby ona mogła dalej funkcjonować. Tutaj jesteśmy zgodni co do tego, że powinien być jeden właściciel, jeżeli droga jest powiatowa, to kładka również powinna należeć do zarządcy drogi. Być może i chyba tutaj oczekiwanie takie jest ze strony powiatu, żebyśmy my uczestniczyli w wyremontowaniu jej, zanim kolej zostanie, przekaże ją tutaj już docelowemu właścicielowi. Ale chcę wyraźnie powiedzieć, że ani ja, ani tutaj pan starosta nie bierzemy pod uwagę likwidacji tego przejścia, które ma taki historyczny charakter i w sytuacji, kiedy my tu mamy takie plany związane z turystyką kolejową, w oparciu właśnie o takie obiekty, myślę, że to jest niedopuszczalne, gdyby tak jak w Grodzisku Wielkopolskim kładka tego typu została rozebrana. Takiej alternatywy nie bierzemy pod uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa? Pan Bocer, potem pan Janik. Panie burmistrzu, korzystając z obecności pana kierownika, pana Wysockiego, chciałbym wyjaśnić, żeby wyjaśnił pan Wysocki tutaj nam sprawę rozmów starostwa, jeśli chodzi o ścieżkę rowerową na ulicy Poniatowskiego w ciągu drogi powiatowej, że po prostu pan Wysocki wypowiedział się na zebraniu w ten sposób, że będzie bardzo dużo problemów z załatwieniem spraw, jeśli chodzi o odwodnienie tamtego rowu. I mieszkańcy do mnie pytają się, żeby to sprostować, żeby wyjaśnić sprawę, jaka jest nasza działka w tym, żeby odwodnić ten teren drogi Poniatowskiego. I żeby po prostu nie było mówione, że powiedział pan Wysocki, że no pół roku chyba wam nie starczy na załatwienie formalności. Mam to nagrane i jedno pytanie i drugie pytanie mam takie, żeby wyjaśnić sprawę budowy jakiejś fabryki czekolady, bo chodzą ludzie po mieście i opowiadają rzeczy, że burmistrz musiał wziąć coś dosłownie w łapę czy coś takiego, żeby podpisać jakieś tam upoważnienie, bo brakuje miejsc pracy, a burmistrz odmawia budowy fabryki czekolady tu na terenie miasta Wolsztyna. Czy mógłbym prosić o wyjaśnienie jakiejś sprawy, bo po prostu błądzimy w jakichś nieprawdziwych rzeczach, a można by było to wyjaśnić i spytać się. A teraz mam taką możliwość. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Może na pierwsze pytanie, tak? Pan Grzegorz Wysocki. Tak, pierwsze pytanie. Narada robocza odbyła się w starostwie powiatowym, dotyczyła koncepcji i planów starostwa w zakresie budowy ścieżki rowerowej z ulicy Poniatowskiego z przedłużeniem w kierunku Połodowa. I padło tam sformułowanie w toku dyskusji, co z wodami opadowymi. I w tym momencie oczywiście zwróciłem uwagę na fakt, że to jest dosyć trudny temat na każdej części miasta i należy do tego tematu podejść w sposób kompleksowy, żeby ten temat załatwić przy okazji jakichkolwiek modernizacji ulicy, zarówno czy ścieżki rowerowej, czy też drogi samej z myślą o kolektorze. Natomiast na pewno nie padło sformułowanie, że należy ten temat zapomnieć i przejść do porządku dziennego. Mi chodzi o spotkanie, to co było tam z mieszkańcami, panie... Tak, na tym spotkaniu, bo tam było takie sformułowanie, że pan starosta wypowiedział się, ten wice starosta wypowiedział się, bo był na tym spotkaniu, nie wiem czy był, bo ja nie byłem na tym spotkaniu. Był wicestarosta. I pan wicestarosta powiedział, że on nie widzi żadnego problemu, tylko nie wiadomo jak gmina do tego podejdzie, więc no chciałbym to po prostu, tak mi mieszkańcy przekazali, więc nie wiem czy oni kłamią, czy po prostu ja... No ja mogę tylko wypowiedzieć się w kontekście tego, na co ja zwróciłem uwagę, że należałoby ten temat rozpatrzyć, zależy o tą uwagą, zwracając uwagę na posesje sąsiadujące,
i z myślą o tym, że kolektor ewentualnie budowany należałoby przeprojektować w taki sposób, żeby też można było odwodnić tereny sąsiadujące, a nie zapominając o nich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na drugie pytanie może pan burmistrz, poproszę pana burmistrza o odpowiedź. Ja tutaj na to pytanie chętnie odpowiem, tylko nie wiem jak rozpocząć, ale szanowni państwo, ja myślę, że powinniśmy pewne rzeczy nazywać po imieniu. To, co się w ostatnich miesiącach dzieje w mieście i w okolicy, to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. Są rozpowszechniane, fałszywe, kłamliwe informacje. Natomiast osoby, które nie mają, że tak powiem, z tą wersją wydarzeń nic wspólnego, są zobowiązane tłumaczyć się przed różnymi ośrodkami za rzeczy, których tutaj, że tak powiem, nie zawiniły. Z tego co wiemy, podobna informacja, jak tutaj przedstawił pan Bocer, jest również rozpowszechniona między innymi tutaj przez obecnego pana Janika, członka Rady Miejskiej. Natomiast chcę powiedzieć, że to jest perfidne kłamstwo, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. Pierwsza informacja, pierwszy kontakt z potencjalnymi inwestorami mieliśmy kilka miesięcy temu. Byliśmy tutaj brani pod uwagę jako jeden bodajże z 30 podmiotów samorządowych, na którego terenie taka inwestycja mogłaby powstać. I w tej sali spotkaliśmy się tutaj bardzo dobrze przygotowani z naszymi pracownikami odpowiedzialnymi za poszczególne tutaj elementy związane z lokalizacją inwestycji, z przedstawicielami zakładu. Spotkanie trwało około 2 godzin. Myślę, że profesjonalne podejście z naszej strony spowodowało, że zyskaliśmy tutaj bardzo wysoką ocenę w oczach potencjalnych inwestorów. Rozmawialiśmy tutaj na temat mediów, na temat działań samorządu, które mają zachęcić inwestorów do inwestowania właśnie na naszym terenie, a nie na innym. No i oczywiście zakończyło się ono standardowo stwierdzeniem, że jesteśmy tutaj bardzo ze spotkania zadowoleni, natomiast mamy tutaj do przeanalizowania jeszcze dalsze lokalizacje i w razie zainteresowania będziemy się tutaj kontaktować, prosząc o kolejne informacje. I rzeczywiście do tego doszło. Po kilku miesiącach, można powiedzieć, nieodzywania się tutaj inwestora, zostaliśmy poproszeni o kolejną rozmowę. Inwestorzy stwierdzili, że ze wszystkich miejsc, które były brane pod uwagę, wypadliśmy najlepiej i są zainteresowani, aby ewentualny zakład mógł powstać na naszym terenie. Rozmawialiśmy o konkretnej lokalizacji. Była to działka w Powodowie naprzeciw firmy Kaczmarek Electric, która jest na dzień dzisiejszy najlepiej przygotowanym terenem. Ma drogę, ma pełne uzbrojenie. No i to między innymi tutaj było bardzo interesujące dla inwestorów. Natomiast inwestorzy powiedzieli wyraźnie, zaczyna się kryzys, my dokonujemy pewnych reorganizacji w ramach firmy, która działa na terenie Niemiec. Od tych działań, od wyników analizy rynku, która w tej chwili jest prowadzona, zostaną uzależnione decyzje, które będziemy podejmować. Decyzja zgodnie z jednoznacznym stanowiskiem ma być podjęta na przełomie roku. Po tych kłamstwach, które gdzieś tutaj po mieście krążą, myśmy się ponownie skontaktowali z firmą, czy coś jest na rzeczy, czy być może o czymś nie wiemy, czy została jakaś decyzja podjęta, czy zmieniona. Tutaj tą rozmowę prowadziła pani Basia Matuszczak i no chcę wyraźnie zapewnić, że wszelkie ustalenia z tych poprzednich spotkań są podtrzymane, są prawdziwe i to jest absolutna bzdura, że burmistrz nie wyraził zgody na lokalizację fabryki czekolady na naszym terenie. Nie wiem, po co takie informacje są wypuszczane. Zresztą to jest nie jedyna kłamliwa informacja, która ma sprowokować negatywną ocenę działania naszego samorządu i mojej osoby również w oczach społeczeństwa. To jest po prostu nieprawda, to jest kłamstwo. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan Krzysztof Boczer dopowie. Do tego pytania tylko panie burmistrzu, bo mam osoby z osiedla Heleny, gdzie pani mieszkanka
Karpicka chodziła i twierdziła o takich rzeczach i jeszcze innych kłamstwach. Te osoby są skłonne zgodzić się na konfrontację, ale oni mówią, że oni tu do rzędu nigdzie nie będą chodzić. Czy można prawnie jakoś to rozwiązać, żeby po prostu tą panią ukarać i na rzecz przedszkola, czy żłobka, czy jakiegoś domu dziecka przyłożyć jej 5000 za niemówienie prawdy i wtedy może się obudzi, bo mi się wydaje, że to dla mnie to jest żenujące. No chodzi ktoś, opowiada rzeczy niestworzone, pluje w twarz, a my mówimy, że deszcz pada. Dziękuję bardzo. Ja chcę powiedzieć, że jestem człowiekiem, który do tej pory tak podchodziłem do tego, że prawda sama się obroni. Wcześniej czy później oliwa sama wypłynie na wierzch. Natomiast na dzień dzisiejszy, powiem szczerze, sam się zastanawiam, jakie działania możemy podjąć, aby po prostu sprawy nazwać po imieniu i osoby, które rozpowszechniają te nieprawdziwe informacje, raz jeszcze powiem, nieprawdziwe informacje, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością, no mimo wszystko pociągnąć do przyznania się do szerzenia nieprawdy. Bo to, co w tej chwili się dzieje, ja nie ośmielam się tutaj określić żadnym słowem, bo to się po prostu nie mieści w głowie. To, co się dzieje obecnie. Dziękuję bardzo. Pan Janik, potem pan Kopciuch. Wysoka Rado, oskarżenia pana burmistrza są bezzasadne. Mamy potwierdzenie chociażby tutaj poprzez wypowiedź pana radnego Bosera, że to nie ja cokolwiek na ten temat mówię, a temat fabryki czekolady został wywołany przez samego pana burmistrza tym wywiadem. Ten temat już kiedyś był rozważany i wobec zaniechania, no różne są, mogą być różne oceny, różne opinie i stąd są te opinie, o których pan burmistrz mówi, a które go niepokoją, ale to nie ja jestem twórcą tych opinii. Mam pytanie do pana burmistrza. Natomiast ja też chcę panu zadać pytanie odnośnie tego, co powiedział pan przed chwilą. Czy może mi pan wytłumaczyć, o jakich zaniechaniach pan w tej chwili mówi? Tak jest to oceniane przez mieszkańców. Przepraszam, to pan powiedział, że nastąpiły zaniechania, które powodują tego typu opinie. Tak jest to odbierane przez mieszkańców. Proszę mi powiedzieć, jakie zaniechania ma pan na myśli? Ja reprezentuję tu interesy mieszkańców. Proszę odpowiedzieć na pytanie. Panie burmistrzu, proszę pytanie powtórzyć. Jeżeli pan mówi o zaniechaniach ze strony burmistrza czy ze strony samorządu, to ja myślę, że ma pan jakieś konkretne dowody, że takie zaniechania następowały. Natomiast jeżeli pan rozpowszechnia tego typu informacje, jak pan powiedział tutaj w tej chwili, no przed chwilą chyba wszyscy słyszeliśmy, że mówił pan, że jest to spowodowane zaniechaniami burmistrza, tak? Już odpowiadam. Odstąpienie od tematu, niepodjęcie tego tematu. Jakie odstąpienie i jakie niepodjęcie tematu? No brak tej fabryki do tej pory jest traktowany. Panie Antoni, czy my możemy inwestora zmusić do podejmowania decyzji, bo takie mamy życzenie? Ja nie mam wpływu, panie burmistrzu, na oceny pana działania przez ale pan tą opinię szerzy, właśnie ja niczego, w tej chwili. Ja niczego nie szerzę. A co pan powiedział w tej chwili? A do pana mam pytanie. Chwileczkę, może najpierw niech pan, panie radny Janik, niech pan odpowie na zadane pytanie, a potem będzie pan zadawał ja następne pytanie. Odpowiedziałem już kilka razy na to pytanie. No to słuchamy to jeszcze pani raz. Pani się nade mną pastwi, panie, jak zwykle, pani przewodnicząca. Chwileczkę. Pani dozna jakichś rozkoszy, jak Janik cierpi. Oj, nie wiem, wie pan co, to teraz kosze raczej rozpacz był we mnie wzbudzały. Ja bym prosił o umożliwienie mi zadania pytania. Proszę odpowiedzieć na zadane pytanie, a potem pan będzie zadawał. Odpowiedziałem kilkakrotnie. To proszę powtórzyć. Nie jestem autorem tychże uwag pod adresem pana burmistrza. I proszę państwa, tak jak to już mówiłem, temat został wywołany tym wywiadem pana burmistrza do telewizji kablowej. Wspomniał o tej fabryce czekolady. Ludzie też odgrzali w pamięci ten temat z poprzedniego okresu i są różne, w związku z tym różne są komentarze. Ja na to wpływu nie mam. To nie ja to uruchomiłem. I mam pytanie do pana burmistrza. Panie burmistrzu, czwarty miesiąc próbuję ustalić, jakie były
koszty przebudowy rynku. Pan miał na to 14 dni, jest już czwarty miesiąc. Wystąpiłem do pana, o udzielenie informacji szczegółowej w zakresie faktur związanych z przebudową, i modernizacją rynku. To jest pismo z 6 czerwca. Otrzymałem ostatnią odpowiedź pani burmistrz, która nie stanowi odpowiedzi na to pytanie. Nie chodzi mi o całe te omówienie strony formalno-prawne, tylko chodzi o ustalenie, jakie były rzeczywiste koszty przebudowy rynku. Ja chcę przypomnieć, że zgodnie z artykułem 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, cytuję, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie karze ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do roku. To jest artykuł 23 ustawy 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, Dziennik Ustaw z dnia 8 października 2001 roku. Dziękuję. Proszę bardzo, czy pan burmistrz ma jeszcze siłę po raz któryś z kolei enty odpowiadać na to samo pytanie? Pani przewodnicząca, może któryś z radnych by powtórzył panu Janikowi, bo może nie rozumie słów pana burmistrza. No nie wiem, bo mi się wydaje, że jeżeli była mowa o 3 600 000, nie, mówimy o rynku, No i to nie dociera, to ja nie wiem, no to dla mnie to jest, no przecież było odpowiadane, na ostatniej sesji pan pytał to samo pytanie i dostał pan odpowiedź. Nie wiem, chyba że na piśmie pan ma dostać, nie wiem, ja nie znam szczegółów, ale dla mnie to... Proszę? No przecież to było już napisane. No. Proszę pani wiceburmistrz, pani przewodnicząca... Nie zrozumiała pytania, no to trudno. Proszę pani wiceburmistrz. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, ponieważ ja w imieniu burmistrza podpisałam to pismo i byłam współautorem jego treści, to chciałabym powiedzieć w ten sposób, że tutaj zupełnie jest pomylenie pojęć, co było wyjaśniane na poprzedniej sesji. Nie mówimy tu o ustawie o dostępie do informacji publicznej, tylko pan radny Janik złożył wniosek o udostępnienie, o kserokopię potwierdzonych faktur rachunków dotyczących modernizacji rynków w latach 2010-2011 z wyszczególnieniem wszystkich pozycji. Zgodnie, ja może powiem, bo państwo nie znacie może treści tej odpowiedzi, powiem tylko o najważniejszych sprawach. Zgodnie z artykułem 34 ustęp 1 punkt 6a ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych zasada jawności gospodarowania środkami publicznymi realizowana jest między innymi poprzez zapewnienie radnym danej jednostki samorządu terytorialnego dostępu do dowodów księgowych, z zachowaniem przepisów o rachunkowości oraz o ochronie danych osobowych. Artykuł 71, i tutaj ja cytuję treść pisma, ponadto artykuł 71 ustęp 1 ustawy z dnia 24 września 1994 roku o rachunkowości zobowiązuje nas do przechowywania wszelkich dokumentów księgowych, w tym faktur, w należyty sposób i chronienia ich przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto zgodnie z artykułem 11 ustęp 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji informacje zawarte w dokumentach i rozliczeniach księgowych mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w zakresie informacji technicznych, handlowych lub organizacyjnych firmy, a udostępnianie publiczne tego typu danych może stanowić naruszenie zapisów ustawy o ochronie danych osobowych. W związku z powyższym informuję, uprzejmie informuję, że wszelkie faktury i dokumenty związane z modernizacją rynku w latach 2010-2011 skserowane z dokumentacji archiwalnej tutejszego urzędu i potwierdzone za zgodność odpisu z oryginałem zostały zgromadzone jako komplet i są dostępne do wglądu w Biurze Naczelnika Wydziału Finansowo-Gospodarczego pani Aliny Molickiej. Podany jest pokój i numer telefonu w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Ponadto w piśmie, no myślę, że każdy z państwa, kto chciałby się zapoznać z treścią pisma, to jak najbardziej możemy udostępnić, ponieważ tu nie ma żadnych tych danych, o których mówiłam we wstępie. Wyjaśniamy również sprawy, które
w których pan burmistrz mówił to na poprzedniej sesji, że w ramach modernizacji rynku pan Antoni Janik jakby nawiązał, wplótł dodatkowe inwestycje, które były inwestycjami może w jakiś sposób związanymi z rynkiem, bo na przykład ulica Poznańska krzyżuje się z rynkiem, ale ulica Poznańska, jak państwo wiecie, jest realizowana w etapach i trzeci etap budowy ulicy Poznańskiej jest przewidziany na ten rok na przykład. I te rzeczy zostały tu wszystko rozpisane, my się do tego wszystkiego odnosimy. Natomiast chciałabym jeszcze powiedzieć, że poinformowaliśmy pana Antoniego Janika tu w końcowej treści pisma, że napisałam coś takiego, że jednocześnie informuję, że na zadanie inwestycyjne związane z przebudową rynku zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej gmina nie zaciągnęła żadnego kredytu lub pożyczki. Wykaz kredytów lub pożyczek jest dostępny u pani skarbnik. W tym wykazie nie widnieje pożyczka na budowę rynku. Ponadto przypominam, że modernizacja rynku w Olsztynie sfinansowana prawie w 100% w roku 2010 wraz ze wszystkimi pozostałymi inwestycjami była przedmiotem kontroli m.in. Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olsztynie pod pana przewodnictwem, panie Antoni, na etapie rozpatrywania sprawozdania burmistrza z wykonania budżetu za rok 2010, gdzie przypominam prawie 100% wydatków było wydanych. Przed jednogłośnym udzieleniem burmistrzowi absolutorium z tego tytułu przez Radę Miejską. Czyli znaczy to, że również pan Antoni Janik głosował za udzieleniem absolutorium burmistrzowi z tytułu należytego wykonania budżetu za rok 2010. Wykaz, proszę. Tak, a wcześniej faktycznie, to co mi pan burmistrz tutaj przypomina, wcześniej było uchwalenie budżetu, w którym również pozycja przebudowa rynku się znalazła i również jednogłośnie ten budżet został przyjęty. Proszę państwa, w załączniku dajemy wykaz faktur, które składają się na tą inwestycję, jednakże ze względu na wspomniane wcześniej przepisy i dokumenty, te faktury, pani naczelnik, myślę, że nawet ten segregator może pokazać, to w tym segregatorze się znajdują i by zapobiec nieupoważnionemu ewentualnemu rozpowszechnianiu faktur, gdzie znajdują się dane osobowe firm, gdzie znajdują się numery kont, znajdują się kwoty przychodów tych firm. Te dokumenty są dostępne oczywiście dla każdego z państwa, kto się o to zwróci i zostały skompletowane w ramach jednego segregatora i proszę bardzo, jeżeli ktoś z państwa będzie zainteresowany szczegółami, prosimy bardzo. Natomiast sprawozdanie finansowe, tak jak powiedziałam, znalazło się w sprawozdaniu burmistrza finansowym za rok 2010, przyjętym jednogłośnie przez Radę Miejską poprzez udzielenie absolutorium burmistrzowi z tego tytułu. Dziękuję bardzo. Może ja jeszcze zadam panu Janikowi jedno pytanie. Ja mam takie pytanie, panie Janik. Zbiera pan podpisy mieszkańców naszej gminy do zrealizowania referendum w sprawie odwołania burmistrza i Rady Miejskiej. Dlaczego zbierając podpisy na listy, zadaje pan pytanie następującej treści. Czy jest pan, pani za likwidacją szkoły w Karpicku? Przecież to nie ma nic wspólnego do tego, czy burmistrz, czy Rada Miejska ma dalej funkcjonować. Proszę odpowiedź na to pytanie. Pani przewodnicząca, u podstaw utworzenia grupy referendalnej, grupy inicjatywnej, był spór, konflikt o szkoły. Społeczność karpicka uwarunkowała wycofanie wniosku od uchylenia uchwał mówiących o likwidacji szkoły w Karpicku i pozostałych trzech wioskach. Także to jest ściśle związane. To jest skrót wynikający z tego, że jeżeli pytam o to kogoś na terenie osiedla obsługiwanego przez telewizję kablową, poprzez którą społeczność ta jest dość dobrze poinformowana, o co chodzi, to jest okazja, żeby dalej sobie tą sprawę przybliżyć. Także to nie ma nic wspólnego z tym, co pani tutaj mi sugeruje. Odpowiadając pani burmistrz, stwierdzam, że pani wprowadza jak zwykle w błąd radę, mówiąc, że to było przedmiotem, chodzi o koszty rynku, że to było przedmiotem badania przez komisję rewizyjną. Jak działa komisja rewizyjna, jakie ma uprawnienia, doskonale pani wie, że komisja działa w oparciu o plan zatwierdzony przez Radę i to nie było przedmiotem badania.
Może komisja pan... nie bada przecież, nie bada całego. Nie bada całego. Może pan Zembrowski odpowie teraz, a potem pani Jakubczyk, tak? Proszę. Ale pan... ja chciałbym jeszcze do końca. Aha. Mówi pani o odcinku ulicy Poznańskiej na wysokości ratusza. A ja mówię o tym odcinku, bo ten odcinek został całkowicie przebudowany w technologii i z materiałów, jak pozostała część rynku. To jest otoczenie rynku. To są, nie. To są odpowiednio zwielokrotnione koszty i chciałbym o tym również wiedzieć i wziąć to pod uwagę. Następna kwestia. Nie zaciągnięto kredytu. No jak może pani... Ważne jest w tym wszystkim, że gmina jest zadłużona. Czy kredyt, który gmina zaciągnęła, za ten kredyt zbudowano, przebudowano rynek, czy wybudowano, przypuśćmy, salę wiejską w takiej czy innej wsi, to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Gmina jest zadłużona poprzez między innymi takie działania, że no, gdy nie można było inaczej, bo miał pan, panie burmistrzu, miał pan zgodę rady pod warunkiem, że będą pieniądze zewnętrzne. To miałoby sens. Kredyt kosztuje, niezależnie od tego, na co go przeznaczymy, jak go zaszufladkujemy, kredyt kosztuje. To są następne składniki kosztów, które obciążają tą inwestycję, która nie była konieczna w tych warunkach, a służyła tylko upiększeniu. Są poważne potrzeby zbiorowe mieszkańców, a pan zadłużył gminę, i o to są pretensje, zadłużył gminę po to, żeby gminę upiększyć. No to jest owszem pożyteczne, ale niekonieczne. Dziękuję bardzo. I tylko tyle. Dziękuję. I na dzisiaj chcą wiedzieć, ile to naprawdę kosztowało. To wszystko, te wszystkie składniki kosztowe trzeba podliczyć i powiedzieć prawdę. I tylko prawdę, a nie próbować upychać to gdzieś, bo tak to jest odbierane. I chociażby sprawa tego odcinka, to nie jest pomówienie, no Poznański pan nie chce tego odcinka zaliczyć już do całości. To nie jest, jak można coś do czegoś... Ale słuchajcie, no, gdyby to tylko ograniczało się do wyrównania powierzchni i położenia kolejnej tam warstwy ścieralnej, to rozumiem, to się zgadzam. Natomiast ten odcinek drogi został przebudowany tak jak pozostała część rynku, w tej samej technologii. Tej samej technologii? Dobrze, ale stało się faktem. No. Chwileczkę. Chwileczkę. Wiemy, dziękujemy panu bardzo. Poproszę teraz pana przewodniczącego komisji rewizyjnej, pana Mariana Zembrowskiego o głos, a potem panią skarbnik, panią Irenę Jakubczak. Proszę pani, pan Marian Zembrowski. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Przede wszystkim dziękuję pani wiceburmistrz za szczegółowe wyjaśnienie możliwości dostępu do źródeł kontroli wydatkowanych na jakie tylko rzeczy przez samorząd gminny w Olsztynie i możliwość dostępu. Nie chciałem zajmować po prostu głosu w tej dyskusji, ale pan Antoni Janik po prostu zobligował niejako i zmusił mnie do wypowiedzi, ponieważ wyraził się w ten sposób, że wie, na jakiej zasadzie komisja rewizyjna pracuje i pracowała. Ja jestem w pełni wiary, ufam, że komisja rewizyjna w wydaniu pod przewodnictwem do 29 lutego bieżącego roku komisja pracowała dobrze, bo nie miałem powodu, żeby tej komisji nie ufać. Natomiast zapewniam państwa, że od 1 marca tego roku komisja pod przewodnictwem mojej skromnej osoby pracuje po prostu normalnie. I nie spotkałem się ze strony w poszczególnych wydziałach, ze strony ludzi personalnie odpowiedzialnych za niektóre rzeczy, z negatywną po prostu opinią co do możliwości dostępu do faktur. Także proszę mi ufać, jestem wielce zbulwersowany faktem, jak pan podnosi nie w swoim imieniu i nie w swojej intencji temat pracy komisji rewizyjnej. To po pierwsze. Chwileczkę, pani Antoni. Podnosi pan od wielu czasu fakt
nie do końca w Pana pojęciu rzetelnych informacji w sprawie kosztów rynku. Dziwię się Panu, bardzo się Panu dziwię, bo patrząc na Pańską już doświadczoną głowę i siwy włos, to ufam, że wie Pan, gdzie czego szukać i na pewno Pan to znalazł, ale powiela Pan nieprawdziwą rzecz i dezinformuje Pan społeczność informacjami, o których tu cały czas mówimy. Ale teraz, proszę Państwa, żebyśmy byli co do tego zgodni, chciałbym wkrótce przedstawić swoje skromne marzenia, ale proszę mi wierzyć, to już będzie moje ostatnie kilka zdań. Chciałbym doczekać momentu, wiem, że to się stanie na pewno nie tak szybko, ale chciałbym doczekać momentu, żeby Wolsztyn, tak jak kiedyś się wyraziłem, był perełką, rynek i cała Starówka z zamknięciem ulic Kościelnej i takim utwardzeniem samym, jak jest Poznańska, żeby ulica Kościelna w swoim kształcie trójwymiarowym była takim samym po prostu wykończona ulicą. To jest moje marzenie. Żeby Jezioro Wolsztyńskie było pięknym jeziorem z pełnym zasobem ryb do wędkowania i żeglugą cichą. Żeby ludzie byli szczęśliwi, a rolnicy zadowoleni z plonów. Takie są moje marzenia. Nie wiem, chciałbym doczekać, ale w to bardzo wątpię. Jeżeli będziemy mieli takich przedstawicieli, którzy będą nas tutaj po prostu za każdym posiedzeniem sesji dezinformować i wprowadzać inne informacje niż rzetelne, to obawiam się, że jeszcze będę musiał długo, długo, bardzo długo czekać. Dziękuję. Proszę pani skarbnik Irena Jakubczyk. Ja może jeszcze też odnośnie tych danych, które pan Janik tak usilnie żąda od nas, dostaje już niejednokrotnie, ale może powiem inaczej. Dwa razy do roku dostajecie państwo radni informacje burmistrza, raz w półrocze informacje burmistrza z wykonania budżetu, drugi raz jest sprawozdanie burmistrza z całości roku. Proszę zajrzeć w te dokumenty. Jest wykaz inwestycji. Tam jest rozpisana każda inwestycja, w jakim okresie była robiona, jaka kwota była po przetargu, kiedy to było, w jakim okresie to było zrobione. Jest taka długa tabela i w tym jest tak. Każda inwestycja, w jakim okresie, za jaką kwotę. No jest bardzo szczegółowo rozpisana ta inwestycja. Czyli wystarczy sięgnąć do materiałów, które Państwo posiadacie w domu. To jest raz. Ta sama tabela jest w sprawozdaniu rocznym. Mało tego. Wykaz wszystkich inwestycji zaplanowanych, wykonanych, łącznie z opisową stroną sprawozdania i informacji burmistrza, jest w naszym BIP-ie. Czyli nie możemy podawać panu radnemu czegoś innego tu państwu, a czegoś innego zamieszczać w internecie. Czyli te dane wszystkie są raz u każdego radnego, dwa w internecie, czy tu już, jak pani burmistrz powiedziała, cały segregator tej konkretnej inwestycji znajduje się u tym. Bo ja zaczynam podejrzewać, że w tej chwili się toczy walka o rynek, a za chwilę się zacznie walka o jakąś remont szkoły, o coś. Czyli ja już od razu uprzedzam, że to wszystko jest u państwa w materiałach, dwa razy do roku. Na półrocze wiecie, ile żeśmy zrobili do półrocza, a po półroczu wiecie, czy ta inwestycja została wykonana w całości, czy były jakieś oszczędności, czy nic innego. Mówi pani Jani również, że gmina jest tak usilnie zadłużona. W tych informacjach również macie wykaz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Jest, jaka była kwota pożyczki i kredytu, ile na koniec roku, czy tam na półrocze jest spłacone, ile zostało nam do spłacenia. Niedawno żeśmy mówili, że zadłużenie gminy na dzień dzisiejszy wynosi 34%, więc ja nie wiem, gdzie te informacje mamy jeszcze umieszczać i w jaki sposób tłumaczyć. Ja się czuję tym naprawdę upokorzona, mówię, nie jestem wzywana ileś razy tego, bo ja się czuję, jak ja bym te dokumenty fałszowała. Te dokumenty są dane, mówię państwu, i możecie sobie cyferka po cyferce sprawdzić w internecie, to jest to samo. I tam można wyciągnąć każdą inwestycję, okres inwestycji i tak dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani wiceburmistrz do tego, tak? Ja proszę, tak, ja do tego, ja tylko jedno zdanie, że chciałabym powiedzieć tutaj, bo pan Janik powiedział przy wszystkich z państwu, że jak zwykle mówię nieprawdę. Uważam, że za takie zdanie, panie Janik, powinien je pan przeprosić, bo mówienie, że jak zwykle mówię nieprawdę, jest dla mnie obraźliwe. Dziękuję bardzo. To jest manipulacja. No ja myślę. To jest manipulacja. Nie, nie, nie.
Nie, to nie ma się co śmiać. Pani przewodnicząca, lepiej powiedzieć, że kosztował 8 milionów panu Janikowi, jak się wysłuchać. Chwila, dobrze, chwileczkę. Może ja jeszcze, zanim tutaj będziemy dalej dyskutować, bo potem ulegnie to zapomnieniu, prawda? I ja tutaj bym chciała jeszcze się zwrócić do pana Janika w związku z tym pytaniem, które panu zadałam. I ja teraz tylko chciałabym, ażeby... Po prostu, żeby, czy jest pan w tej chwili nastawiony i dobrze pan słucha? Bo ja mam do pana taką prośbę, że zamiast mówić mieszkańcom Olsztyna, zbierając podpisy i chodząc po domach, czy jest pan, pani za likwidacją szkoły w Karpicku, będzie pan mówił w ten sposób. Czy jest pan, pani za przekształceniem filii szkoły podstawowej w Karpicku? Bym bardzo prosiła, żeby pan zamiast tej likwidacji użył trochę tego drugiego sformułowania, będzie wszystko dobrze. Pani dziękuję bardzo. Proszę pani bardzo, przewodnicząca, pan Bocer. Ale proszę mi ja tylko bym chciał nawiązać do tych szkół. Znamy doskonale sytuację, jaka była ze szkołami i mieszkańcy Karpicka, ja będąc na zebraniu w Karpicku, też usłyszałem taką rzecz. Jeżeli tamte szkoły zostały filiami, bo wszystko by było pasowało, gdyby filią została szkoła w Karpicku, a wszystkie trzy szkoły, czyli Dąbrowa, Adamowo i Tłoki zostały zlikwidowane, satysfakcją by była chyba dla mieszkańców to. I oni by zostali szkołą filialną. Ale, że oni ugrali, to są słowa jednej z naszych tu osób, że jeżeli oni ugrali to, że tam zostały jednak te szkoły filiami, a myśmy nie ugrali nic, więc trzeba walczyć o to, żeby u nas została szkoła podstawowa. I takie były słowa i ja to mogę komuś przypomnieć i mogę powiedzieć. Przepraszam, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan Kopciuch. Ja mam tylko takie pytanko do pani skarbnik. Jest tam czy już zostały policzone koszta, jakie poniosą obywatele, podatnicy na nowe wybory? W przybliżeniu, czy może... tak jest. Na referendum. Tak jest. To chyba ja odpowiem. Tam pani sekretarz właśnie tak, bo poproszę, się panią, poproszę panią sekretarz o tą odpowiedź. Te koszty na dzień dzisiejszy trudno obliczyć, ale będą one nie mniejsze na pewno niż 50 tysięcy, ponieważ będzie trzeba powołać gminną komisję referendalną, będzie trzeba powołać 22 okręgowe komisje wyborcze. I tutaj są główne koszty i trudno je policzyć, ponieważ te komisje skład mają od 6 do 10 osób, a komisja gminna nawet do 16 osób. I w zależności od tego, ile będzie tych osób, to będzie ta wielkość kosztów. Na pewno nie będzie niższa niż 50 tysięcy. Oprócz tego jeszcze jest 23 informatyków do obsługi tych 23 komisji. Do tego dochodzą jeszcze koszty związane z uzupełnieniem wyposażenia lokalu wyborczego, z transportem, z dojazdem ludzi do tych lokali wyborczych, z tablicami, które muszą zawisnąć, z pieczęciami. Oprócz tego komisarz wyborczy w Lesznie musi wydrukować dwa razy po 23 tysiące kart do głosowania, ponieważ uprawnionych do głosowania jest 23 tysiące osób, czyli będzie gdzieś około 46 tysięcy kart do głosowania. Czyli minimum na pewno z naszej strony gminy będzie 50 tysięcy, to jest ta minimalna stawka. Dziękuję bardzo. Proszę pani Bajan. To znaczy moja jest tutaj taka refleksja teraz jeszcze tutaj po wysłuchaniu pani Hani, że no w sumie pan Janik tu powiedział i zresztą grupa referendalna w przytoczonych pismach. Ja nie jestem tutaj grupą referendalną. Co pani do mnie pije? Ale ja powiedziałam i. To jest wielka różnica. Ale tu cały czas taka atmosfera jest wytwarzana, jak ja bym był winien za to, że jest bałagan w gminie. No. Proszę pana, ja myślę, że pan Janik powinien zwracać uwagę na to, co mówi, bo mamy nagrania i właściwie jak po prostu dojdziemy do wniosku, że za dużo już tego było, to myślę, że jakoś tak postaramy się podejść do tej sprawy zupełnie inaczej. Proszę bardzo. Dziękuję. To znaczy ja nauczono mnie, że wysłuchuje się, a nie przerywa przedmówcy, bo no w sumie, żeby się ustosunkować do kogoś, to trzeba po prostu najpierw wysłuchać. I wysłuchałam to tutaj właśnie sporo różnych wypowiedzi i tutaj to, co przed chwilą powiedziała pani
pani sekretarz. No rzeczywiście wiele osób, które chodzą po Wolsztynie i zbierają te podpisy, bazują i wniosek grupy referendalnej, czy tutaj i mówiłam i pana, bazuje na, jak to pan powiedział, że to są skróty. Proszę państwa, nie można operować skrótami myślowymi w tak ważnej dla gminy sprawie, jakie ma być zwołanie referendum, jakie podważanie tutaj pracy pana burmistrza, nas radnych, bo wydaje mi się, że to jest no niepoważne. Można sobie ogólniki stosować w rozmowie koleżanka z kolegą, czy w jakichś grupach mniejszych. To są, proszę państwa, ważne sprawy, gdzie muszą być dokładne dokumenty. Zarzucamy to, proszę bardzo. No dziwię się, że nie ma nikogo, bo byłam wręcz przekonana, że będą, tym bardziej, że gdy tutaj szłam, to na płycie, no, przed ratuszem stali no, ludzie, którzy się tutaj podpisali. No ja nie wiem, nie interesują się, no przecież a chyba, że tak. No dzisiaj mamy tyle ważnych rzeczy, można byłoby wytłumaczyć. Tam znaleźli czas, a tu nie mieli chwili czasu, ja już nie mówię nawet o tej dyskusji. W tej ważnej sprawie, gdzie był tutaj doktor radca, który by wytłumaczył, no bo ja naprawdę nie wiem, jak jeszcze mamy tłumaczyć, bo ja nie wiem, ja już się naprawdę nie odezwę, bo mnie brakuje po prostu słów. Dziękuję bardzo. Pan Tomiak. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Właściwie zastanawiam się, w którym punkcie jesteśmy. Cały czas w zapytaniach radnych. Pani przewodnicząca, jesteśmy w zapytaniach radnich, tak? Przedostatnim, bo właściwie to chyba wszystko się tutaj rozmyło. W każdym bądź razie chciałbym coś powiedzieć, bo zaczynam tutaj być ograbiany z moich myśli, które przygotowałem wczoraj przez cały wieczór. Każdy z radnych się wypowiada i mnie tutaj rozkrada. Ale zacznę może, szanowni państwo, od pytania, które nurtuje nas wszystkich, a mianowicie definicji prawdy. Ponieważ każdy sobie to różnie interpretuje. W mojej ocenie prawda są to informacje, które mają pokrycie w rzeczywistości. Inaczej mówiąc, jeśli uważasz, że masz rację, to musisz umieć ją udowodnić. Zachodzi zatem pytanie, czy rację ma pan burmistrz i 99% rady, czy też grupa referendalna z panem Antonim Janikiem. Ja jeszcze raz pragnę podkreślić, że nie jestem grupą referendalną. Ale nie, no to bo nie ale, no, ale nie udzieliłam panu głosu. To jest barbarzyństwo. No, nie udzieliłam panu głosu. Nie się udziela głosu, a wszyscy mnie obskoczyli jak sfora jakaś. Ale mógł pan też wypowiadać się. Mógł pan się wypowiadać. Chciałem się ustosunkować do wypowiedzi, pani mi nie pozwala. No ale bo pan ciągle i wyłącznie powtarza te same fakty. Konkretnie pan Zembrowski się wypowiada. I widać, że nie słuchał tego, co ja mówię. Ale pan Zembrowski... Ja się zwróciłem tam do stanu prawnego. Jakie są możliwości działania komisji rewizyjnej w związku z takim, a nie innym prawem? No. Ale jakie są możliwości... Ale ja się dziwię, że pan się pytał, jakie są możliwości działania, bo pan sam te możliwości działania zna. Na razie przejdziemy tylko do pana Tomiaka, bo nie możemy mu przerwać. Pani burmistrz tutaj zmanipulowała tą swoją ocenę sytuacji. Dobrze. Pani... Tak jakby komisja rewizyjna była wszechmocna i badała wszystko. Komisja rewizyjna może tylko to badać, co wynika z planu pracy na dany rok, planu zatwierdzonego, no tak ma się w statucie zapisane, panowie radni. Ale ja już panu powiedziałam... A jak przewodniczący komisji idzie realizować ten plan, to musi mieć pozwolenie, musi mieć zgodę, musi mieć upoważnienie od pani przewodniczącej. No wszystko. Ale ja już panu na poprzedniej sesji wytłumaczyłam, pani Janik, że ja panu to pozwolenie bym dała, gdyby pan się zwrócił. A nawet gdyby pan się nie zwrócił, to też pan miał takie możliwości. No niech pan 100 razy ja może... Ja mówię tylko o procedurze. Chwileczkę. O tym, czy ktoś przeszkadza, czy nie przeszkadza w realizacji zadań komisji. Tak jakbym byśmy mówili różnymi językami, się nie rozumiem. Panie Janik, niech pan nie chce, żebyśmy panu na każdej sesji odpowiadali kilkakrotnie na te same pytania.
No ja myślę, że pan siedzi, słucha. Jeżeli nie ma odpowiedzi takiej, jak ja oczekuję, to będę zadawał. Ale nie może być, bo pan chyba oczekuje odpowiedzi, że my jesteśmy czarne owce i mamy w tej chwili sobie stąd iść. Zakres pytania był określony. Chwileczkę, niech pan się zastanowi, co pan formułuje, w jaki sposób pan formułuje, bo nie będę panu udzielała głosu. Przepraszam, panie radny Toniak, proszę kontynuować. Ale rozgorzało. No dobrze, panie Antoni, to w takim razie spytam krótko. Czy zbiera pan podpisy, czy nie zbiera pan tych podpisów? A co to pana obchodzi? Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. No, dziękuję. A co to pana obchodzi? Dobrze. Ale panie Janik, niech pan też zbiera. Panie Janik, my jesteśmy radą miejską, a pan jest członkiem tej rady i pan to ma prawo zadać. Chwileczkę, niech pan nie mówi razem ze mną. My jesteśmy radą miejską, pan jest również radnym naszym kolegą i pan radny Tomiak ma prawo zadać panu takie pytanie. Ale dobrze, proszę odpowiedzieć na to pytanie. Odpowiadam na pytanie. Jako radny, o czym wielu zapomina, mam obowiązek w związku z zapisem artykułu 23 ustawy o samorządzie gminnym utrzymywać stałe kontakty z mieszkańcami. I przy okazji... Dziękuję za odpowiedź. No, i przy okazji zbieram podpisy. No, jeżeli ktoś chce podpisać. Wszystko. No. Dobrze. Ja jeszcze Paweł nie skończyłem. Proszę pan Zembrowski, potem pan Kopciuk. Nie, ja nie słyszę. Aha, przepraszam panie Tomie. Przepraszam. Nie bardzo. Proszę. Nie, proszę uprzejmie. Dobrze, nie, no Paweł, aha, proszę. Dobrze, Paweł. Ale to proszę. Dobrze, szanowni państwo, proszę uprzejmie. W takim bądź razie ja mam pytanie z uwagi na to, że właściwie grupy referendalnej tutaj nie ma, ale na pewno obserwują tutaj na żywo z tych kamer. Mam kilka pytań. Otóż pierwsze pytanie, szanowna grupo referendalna. Pytam, dlaczego nie chcecie wyjaśnień wszystkich stawianych przez was zarzutów Radzie Miejskiej oraz burmistrzowi. Gdyby wam zależało na merytorycznej dyskusji i wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości, skorzystaliście by z zaproszenia, jakie było do was wielokrotnie kierowane. Dlaczego próbujecie na siłę robić z tego medialny show? Dlaczego budujecie swój wizerunek medialny w oparciu o nieprawdziwe dane, a kosztami chcecie obciążyć mieszkańców gminy Wolsztyn? Dlaczego domagacie się od całej społeczności gminy Wolsztyn wyjątkowego traktowania szkoły w Karpicku? Radni miejscy poprzedniej kadencji podjęli uchwałę o budowie szkoły w Karpicku z uwagi na brak odpowiednich warunków w starym budynku. Podjęliśmy tę uchwałę z wiarą w pomyślność tej decyzji. Ja nie pamiętam, być może były takie deklaracje utworzenia szkoły sześcioklasowej w Karpicku i nie wycofujemy się z tego. Tylko proszę mi powiedzieć, czy to jest wina Rady Miejskiej w Olsztynie, że Karpicko ma dzieci tyle, ile ma. Czy to my podnosimy odpowiedzialność za niż demograficzny w tym kraju? Czy to nasza wina, że rodzice wożą dzieci do Karpicka z Olsztyna? To jest ich suwerenna decyzja. Mają do tego prawo. Więc dlaczego winiacie radnych Rady Miejskiej w Olsztynie za wszystko zło, które dzieje się na tej planecie, a na które my nie mamy wpływu? Gdzie jest pragmatyzm, który na pewno stosujecie w życiu codziennym, a radę zmuszacie do zupełnie innych działań? Mam przy sobie dokument, pod którym podpisała się cała grupa referendalna, 11 osób w sumie. Dokument, w której ocenie grupy referendalnej upowiadniają ją do zwołania referendum na podstawie informacji, które dalekie są od rzeczywistości. Dokument, który posługujecie się jako prawdą objawioną. Mam nadzieję, że będziecie mieli państwo dowody, jak i odwagę. Chyba zabrakło jej dzisiaj, bo byliście państwo na rynku. Będziecie mieli odwagę obronić informacje, pod którymi żeście się podpisali. W ocenie wielu osób zasiedzających na tej sali, dokument ten nadaje się na salę sądową i kto wie, czy tam się nie znajdzie. Nie może być tak, że w państwie prawa zbiera się kilka osób, preparuje dokument i wmawia społeczeństwu jako prawdziwość. Proszę mi powiedzieć, jaką wartość z punktu etycznego mają podpisy, które są przez was zbierane w sposób tendencyjny, a wręcz podstępny.
Czy wmawianie mieszkańcom gminy informacji na temat budowy kliniki przez przewodniczącą rady, to jest wasza prawda? Czy wmawianie mieszkańcom miejscowości przekształconych szkół o ich likwidacji, a nie przekształceniu, to jest wasza prawda? Czy samo zwańcze okrzyknięcie się przedstawicielami wszystkich przekształconych szkół, skoro te sobie tego nie życzą, czy to jest wasza prawda? Czy budowanie poparcia społecznego dla waszej inicjatywy referendalnej na podstawie kłamliwych danych oraz informacji niepokrytych faktami, czy to jest wasza prawda? Ja osobiście nie zazdroszczę wam waszej prawdy. Ale aby nie było tak, że radny Tomiak uważa, że tylko inicjatywna grupa społeczna mija się z prawdą, a radni to są idealni i omylni, to trochę dodam przeciwwagi. Wśród radnych mamy również kłamczuchów i to wielkiego formatu. Bardzo proszę, pan Antoni Janik zarzekał się na spotkaniu rady, że nie ma nic wspólnego z referendum. Kłamstwo. Sam chodzi i zbiera podpisy pod listami. Pan Antoni Janik publicznie powiedział, że burmistrz za 10 dniach. Pani przewodnicząca, przecież to są bzdury. Proszę nie przeszkadzać. Proszę, pani Janik, będę musiała pana wyprosić. Ja protestuję przeciwko barbarzyństwu, które się nazywa. Pani Janik, proszę nie przeszkadzać. Proszę. Proszę kontynuować. Ja myślę, że... Pani Antoni Janik, może mnie pan spokojnie podejść do sądu, jeżeli coś jest tutaj nieprawdziwego. Oczywiście. Proszę, pan Antoni Janik publicznie powiedział, że burmistrz zamknął 10 szkół. Kłamstwo. Nie potrafił pan wymienić nawet dwóch. Pan Antoni Janik publicznie powiedział, że pan burmistrz chce... Panie Janik, ostrzegam jeszcze raz, bo panie Janik, będę musiała poprosić Straż Miejską, żeby pana wyprowadzili z sali sesyjnej. Pan proszę, Janik, pan Tomiak. Pan Antoni Janik publicznie powiedział, że pan burmistrz chce sprzedać budynki szkoły za zaniżoną wartość. Kłamstwo. Nigdy nie było mowy o czymś takim. Pan Antoni Janik domagał się dla siebie podniesienia diety w komisji rewizyjnej. I tutaj, pan Janik Antoni, jest prawda. Jako jedyny radny zabiegał pan o podwyżkę diet. Mógłbym tutaj mnożyć te kłamstwa, które są wypowiadane przez wybrańca społeczeństwa wolszczyńskiego, ale i tak za dużo czasu panu poświęciłem, panie Antoni Janik. Okłamuje pan ludzi pozorami prawdy i nie zasługuje pan na zasiadanie przy tym stole. Co do samej oceny radnych, panie Antoni Janik, proszę, niech pan nie będzie tak gorącej wodzie kąpany. Panie przewodnicząca, chciałem tutaj... Proszę, żeby pan Tomiak kontynuował to, co ma do powiedzenia. Proszę o ciszę. Powiedział, że skończył. Nie jeszcze. Co do samej oceny radnych, którą tak często ostatnimi czasy inicjatywna grupa referendalna wystawia Rodzie. Szanowni inicjatorzy, informuję, iż nie jest tak, że jak się zostaje radnym czy burmistrzem, to można w niego pluć, obliżać i lżyć. Ja przynajmniej na bycie takim radnym się nie godziłem. Radny, otrzymując mandat wyborczy, a zarazem zaufanie społeczne, nie jest ubezwłasnowolniony przez społeczeństwo. Uważam, że jesteśmy pierwszymi wśród równych. Często to powtarzam, że radny powinien kierować się nade wszystko utylitaryzmem, inaczej rzecz ujmując, ma spowodować takie działania, aby jak największa grupa społeczna mieszkańców była zadowolona, czy też szczęśliwa. Radny nie może, a wręcz nie ma prawa kierować się indywidualizmem. Radny jest... otrzyma swojego okręgu wyborczego, lecz działania, które podejmuje, muszą być skierowane na dobro ogółu mieszkańców, a nie wąskiej grupy społecznej. Często w całej tej dyskusji pojawia się stwierdzenie, że chcemy oszczędzać na kształceniu dzieci. To nie jest prawda. Doskonale zdając sobie sprawę z tego, że wykształcone społeczeństwo radzi sobie lepiej, aniżeli te, które posiada mniejszą wiedzę. Lecz jedno jest pewne, to, że ktoś jest wykształcony, nie oznacza wcale, że jest mądry. Przykład na potwierdzenie mojej tezy można byłoby mnożyć. Mądrości nie da się nauczyć. Do życia nie wystarczą nam tylko szkoły, aby się w nich kształcić. Potrzebujemy również wielu innych instytucji, które będą nam ułatwiały życie. I od tego między innymi jest rada, aby działać nie tylko na rzecz uczniów i nauczycieli, ale również na rzecz służby zdrowia, opieki społecznej, infrastruktury i wielu innych gałęzi miejscowej gospodarki. Wysoka Rado, panie burmistrzu, w związku z tym, że grupa referendalna bardzo mocno domaga się likwidacji szkół, nie wiem, być może należałoby się przychylić do tej prośby, zamknąć szkołę w Dąbrowie, w Adamowie i w Tłokach, a szkołę w Karpińsku przekształcić w przedszkole publiczne. Jeśli takie działania, które czyni inicjatywna grupa społeczna, są podyktowane dbałością o dobro dziecka, to należy pogratulować trafności działań.
I już na sam koniec, właściwie tam się nasunął wczoraj cytat, który jest z mojego autorstwa. Niektórych zgubiła chciwość i pycha, teraz zatracają się w nienawiści, dążąc drogą do upadku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie Tomku. Dziękuję bardzo. Proszę, pan Zębrowski. Proszę wyłączyć mikrofon. Pan Antoni zarzucał mi, że jestem po prostu niedobrze zorientowany w sprawach działania komisji. I proszę pana, ja byłem pełen ufności i nie zmieniłem tego zdania do dzisiaj, że pan to robił tylko dobrze i bardzo dobrze. I tak ma być. Ale jeżeli pan tego... Ale proszę mi dać skończyć. Ale jeżeli pan temu zaprzecza, to znaczy, że pan robił niewłaściwie. Ale ja jako człowiek... Ale panie Antoni, proszę mi wierzyć. Jak można się dogadać z czymkolwiek? Panie Antoni, proszę mi wierzyć. Jako członek lewicy, wolsztyńskiej lewicy, to chcę panu powiedzieć, że panu jako katolikowi brakuje pokory i miłosierdzia ludzkiego. Dziękuję. Może tutaj, ponieważ ta dyskusja jest naprawdę tak duża, to może tutaj ja też przeczytam jedno zdanie do Rady Miejskiej na moje nazwisko. Wpłynął list. Ja przeczytam, proszę państwa, tylko jedno zdanie. Pani Tuchocka, niech pani przekaże panu Janikowi, bo my jako Zrzeszenie Chrześcijańskie wstydzimy się za zachowanie, za brednie, wypowiedzi i fałsz kolegi Janika na sesjach. Ja przeczytam tylko jedno zdanie. Proszę bardzo, pani, czy ktoś przewodnicząca, jeszcze? Pani anonimy, takimi anonimami można panią zarzucić. Proszę, poproszę pana Stępienia, tak? Proszę o głos, panie Stępien. I to świadczy o poziomie pani i osób, które to pisały. Chwileczkę, panie Janik. To jest anonim. Ja wielokrotnie... Skrzynkę piwa, worek anonimów pani dostanie. No. A co pan robił wczoraj przy Maszkocie? Pan powtarza cały czas na sesji, że ludzie panu mówili, przecież to są pana słowa, panie, że ludzie, pan, że słyszał pan od ludzi i ludzie to panu mówili, że to nie są słowa pana. Przecież pan korupcję wprowadził w komisję rewizyjną, żeby kolega zrezygnował z komisji, żeby absolutorium nie dać. Powtarzam to trzeci raz i pan się nie ustosunkował do tego. Pan namawiał kolegę, żeby zrezygnował z komisji rewizyjnej. No było miejsce takie. No, pani przewodnicząca, i nie ma nada też do odpowiedzi na to, dlaczego doprowadził się do tego pan przewodniczący Janik. Ja tylko dopowiem tyle. Może pan sobie przypomni, kogo pan nagadywał do podpisania listy referendalnej wczoraj. Jacy to byli ludzie? I czy to byli ludzie trzeźwi, czy to byli ludzie nieczeźwi? Nie chcę odpowiedzi. Proszę bardzo, pan Stępień. Szanowni państwo, a ja bym chciał złożyć publiczne zapewnienie. Jeśli dożyję i tak za 20 lat powiedzmy, spotkam się w grupie 21 osób, tam powiedzmy na cmentarzu, czy tam może w pobliżu cmentarza, nie wiem gdzie. I 20 osób będzie innego zdania niż ja. Zapewniam was, że poproszę lekarza rodzinnego, żeby mi ograniczył ilość tabletek, kazał brać połowę dawki albo w ogóle zmienił. Bo coś musi być nie tak. I druga sprawa, panie burmistrzu, ja zaczynam żałować, że głosowałem za budową tego rynku. Ja bym w to miejsce wybudował jedno skrzydło w szpitalu, oddział zamknięty. Zapewniam państwa, że pensjonariuszy na pewno by wystarczyło i to by były porządnie wydane pieniądze, nie byłoby rozrzutności, a naszych gości z Ukrainy, z Francji, z Niemiec w chlewie byśmy przyjmowali. Starą stodołę byśmy wydzierżawili, tam byśmy ich przyjęli w błocie i wszystko by grało. Do Urzędu Stanu Cywilnego byśmy jeździli tam, byśmy wynajmowali pomieszczenia. Wszystko by było wspaniale i to by były zasadnie wydane pieniądze. A teraz co? Ładnie tu jest. Wszyscy przyprowadzają swoje rodziny na rynek. I to jest niedobrze. To jest za dobrze po prostu. Tak nie może być. Dziękuję. Dziękuję, pan Maciej Wojciowski. Szanowni państwo, z reguły po dwóch godzinach obrad staram się na pani przewodniczącej, żeby zarządziła przerwę. Myślę, że w dniu dzisiejszym jest to zbędne, bo chyba dokończymy program bez tej przerwy.
ale ze względu na to, że w przeciągu roku najczęściej moje wystąpienia dotyczą warunków higieny pracy, warunków o środowisku, dużo mówię. Myślę, że szczególnie po tej drugiej teraz części naszej sesji będzie słuszny apel taki o to, żebyście Państwo do następnej sesji, która będzie, jest sporo czasu, żebyście Państwo jednak dobrze wypoczęli, mówię tu do siebie, mówię tu do koleżanek, kolegów radnych, dobrze wypocząć, tak żebyśmy na następnej sesji nie tylko w pełni sił fizycznych tutaj przyszli, ale i psychicznych, żebyśmy nie wracali do tych momentów przedwakacyjnych, ale jakoś w sposób twórczy poszli naprzód. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. No pan Maciej Wojciechowski zakończył, ale jeszcze nie, jeszcze do końca mamy szósty punkt, wolny wnioski, informacje, więc ja może jeszcze poproszę tylko pana Koryczuka. Jestem jako tutaj pierwszy raz radnym i dlatego no, z wielkim zdziwieniem słucham tego, co się dzieje, że jeden człowiek może tak namieszać w całej Radzie. No ale tak jest i to z tym się trzeba zgadzać. Żyjemy w wolnym kraju i każdemu wszystko wolno, chociaż to nie ma nic wspólnego z demokracją. Do tu mojego zacnego kolegi z prawicy, pana Janika, no jest to dziwna rzecz, że pan Janik nas tutaj może zanudzać, przynudzać wszystkich, natomiast panu Janikowi, jeżeli ktoś zwróci uwagę, to jest wtedy szykanowanie czy inne tam epitety po tym. Proszę pana, nie, no ja tu jestem uczestnikiem tak samo jak każdy z nas. Także bardzo bym prosił panią przewodniczącą, żeby no, o tym rynku, to jeżeli ktoś tutaj, prasa i inni są, to już mają tego dość chyba, no bo mamy dużo więcej tematów. Nie tylko rynek jest ważny, zostało to tyle razy wytłumaczone i przedstawione, że no nie, co tu jeszcze dodać albo co tu ująć. Dajmy sobie już spokój z tym. Tak nie wolno robić, żeby być najważniejszym na sesji i 3/4 czasu poświęconego na dyskusję zajmuje tutaj mój zacny kolega. Także bardzo bym prosił panią przewodniczącą, żeby na to zwracać uwagę i dzielić tymi głosami odpowiednio i po kolei. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę jeszcze pana Ceglarka, pana Zborowskiego i pana Janika. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, chciałbym powrócić, a zwłaszcza zwracam się do przedstawicieli mediów lokalnych. Proszę o słuchawkę. Chciałem poruszyć sprawę skali dezinformacji, jaka szerzy się na naszym mieście. Otóż proszę Państwa, żeby media też zechciały poinformować społeczeństwo, o co tym wszystkim chodzi. Przykład pierwszy z brzegu. Przychodzi do mnie szanowny obywatel Wolsztyna, mówi: słuchaj, jesteś starym mieszkańcem Karpicka i jak ty możesz pozwolić na to, żeby burmistrz sprzedawał szkołę? Czy ty coś na ten temat wiesz? Czy to jest prawda? Ja mówię: tak. To jest prawda, burmistrz sprzedaje szkołę. I ty nie walczysz? Ja mówię: tak, on sprzedaje starą szkołę. A tego mi nie powiedziano. A kto u ciebie był? No jacyś ludzie za podpisami. Jeżeli będzie potrzeba, nazwisko tego człowieka ujawnię, może to poświadczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, pan Zborowski. Ja jeszcze chciałem panu Janikowi, mojemu koledze, powiedzieć, żeby się trochę wyciszył. Już mu to mówiłem raz, ale on po prostu tego nie rozumie. No to, co ja tu słyszę, to jest obciach dla całej gminy. Ja tu pierwszy raz przyszedłem do tej izby. Jestem oficjalnym wyborcą obecnego tu burmistrza i ja mam do niego osobiste oczekiwania od niego. I po prostu no, nie widzę nawet na horyzoncie lepszego burmistrza. No i co pan myśli, że kurde przyjdzie jakiś inny i co, naleje z pustego? Ja z żoną musiałbym się 10 razy po każdej awanturze rozwieść. No a ja już jestem 33 lata po ślubie. No jak sobie pan to wyobraża? No właśnie nie wiem, czy pan, bo tyle lat pracowaliśmy, byliśmy kolegami.
No tak nie może być, żebym ja przychodził tutaj, ja przyszedłem właściwie po to, bo ja myślałem, że te uchwały zostaną uchylone, ale no trochę się zawiodłem, ale no mniejsza z tym, ekonomia jest jaka jest. No ale tak nie może być, żebym ja tu bez przerwy słyszał jakąś awanturę i wykrzykiwanie. No panie Janik, no kolego, no trzeba się wyciszyć. Dziękuję bardzo. Pan Janik, proszę. Szanowni Państwo, ja też głosowałem przecież za tym burmistrzem i wcale nie jestem za referendum. U podstaw wniosku o referendum jest spór o szkoły. Grupa inicjatywna zapowiedziała przecież Państwu, nam wszystkim i mieszkańcom gminy, że jeżeli uchwały o likwidacji szkół zostaną uchylone, czy jak wolicie o przekształceniu, zostaną uchylone, to nie składają wniosków o referendum. Nazywa jak się nazywa, jak nie chcecie rozmawiać, nie chcemy jako Rada, jako całość rozmawiać z ludźmi, to próbują innych środków prawnych, które im na to pozwolą i to wszystko, tu nie ma co się doszukiwać czegokolwiek. Natomiast proszę Państwa, jeśli chodzi o to wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, ja się zastanawiałem po co w ogóle, teraz już wiem dlaczego, żeby Janikowi dokopać, ale po co była w ogóle zwoływana ta sesja. No właśnie po co? Natomiast niepotrzebnie, bo jeżeli nie ma woli uchylenia uchwał, to wezwanie, ono według mojego rozeznania, to jest wezwanie przedprocesowe. I tu jest 30 dni na odpowiedź. Jak odpowiedzi nie ma, nie musi być odpowiedź. Ale chwileczkę. Ale no, panie Janik, nie musi pan nas pouczać. Ale nie, ja mówię o czym innym. Znowu o czym innym mówimy. Chodzi o interes tej społeczności. Oni dokonali, bo taki jest wymóg prawny, dokonują wezwania jako osoby zainteresowane tutaj prawnie, żeby Rada usunęła tą wadę według ich oceny. Natomiast Rada nie musi odpowiedzieć na to. 30 dni mija. Nie ma odpowiedzi i oni wtedy mają podstawę, żeby kierować sprawę do sądu, żeby wnieść pozew do sądu w sprawie rozpatrzenia tego sporu. I to wszystko. Ale teraz już wiem, dlaczego była ta, bo to było niepotrzebne. Przecież jest radca prawny i na pewno o tym wiedział, że sesja wcale nie musi się odbyć w tej kwestii. Pani przewodnicząca, mogę już? I dlatego, no, teraz się okazało, dlaczego jest sesja zwołana. Żeby sobie ulżyć na Janiku. No. Pani przewodnicząca. Proszę pan Bocer, pan Zboralski, ale jeszcze pan burmistrz. Proszę pan Bocer. Ja tylko krótko, panie burmistrzu. Kolego, sekundę. Dwa słowa powiem odnośnie tego referendum. O referendum ja nie mówię. Ja tylko mówię. Jedną rzecz chcę konkretną powiedzieć na temat szkół. Proszę państwa, na Komisji Oświaty gościł u nas pan Janik. To nie, że ja go nie lubię, bo ja go darzę sympatią i naprawdę go szanuję, tylko tyle to, co zrobił z Komisją Rewizyjną, to potem zmieniłem zdanie. Ale był tu gościem na Komisji Oświaty i może to powiedzieć pani burmistrz, może to powtórzyć pani przewodnicząca Komisji Oświaty, jak pan Janik groził panu burmistrzowi, że spróbujcie zrobić filię, a ja wam załatwię referendum. Takie słowa tu były, to jest nagrane, pan Janik, i takie miejsce tu miało. No my cały czas w tym samym... Pan po prostu nakręcił ładnie i jeszcze dwie, trzy osoby i to starczyło. Ale może być, zobaczymy, czas okaże. Oby tylko pan miał rację, że w tej gminie tu jest bałagan. Bo jeżeli pan nie ma racji, to naprawdę my też panu tego nie popuścimy. Jeżeli nie idziecie do ludzi, nie rozmawiacie z nimi, tylko stawiacie sprawy przed faktem, to mnie wybrał. Bałagan wtedy. Matka mnie przyniosła tutaj w torbie, matka mnie tu do urzędu przyniosła w torbie, czy mieszkańcy? Jest bałagan. No, bałagan. No. Chwila, proszę. Nie rozmawiacie z ludźmi. Chwila, proszę przestrzegać. Skąd też referendum? No.
Proszę przestrzegać. Panie Janik, ja będę, pan Zboralski chyba pozwoli, ja tylko ale panie Zboralski, pan pozwoli, bo pan mi taką kserówkę tutaj dostarczył, prawda? I to jest kserówka, która została chyba... No to jest protokół, który jest na stronie gminy. Ja pana przepraszam, tu jest takie zdanie. Radny Antoni Janik wnioskował, by zakończyć spory w trakcie Komisji Oświaty w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Adamowie, a wtedy mieszkańcy odstąpią od referendum w sprawie odwołania burmistrza i Rady Miejskiej. Proszę panie Zborowski, co pan jeszcze chciał powiedzieć? Ja tylko chciałem powiedzieć, że to referendum to jest nieporozumienie. Po pierwsze w historii powojennej Polski wszystkie referenda, które się odbywały, jeśli chodzi o odwołanie burmistrza, na te referenda wydano pieniądze, to jest raz, z puli podatników, wiadomo. I mogę powiedzieć tak, generalnie na takie referendum przychodzi 5-6%. Żeby takie referendum miało moc prawną, musi być ich 30%. Nigdy w powojennej historii się to nie wydarzyło. Poza prezydentem Olsztyna, gdzie było nagłośnienie takie medialne, że niestety, ale został odwołany. No i co z tego, że został odwołany? Powołano go w następnych wyborach i dalej jest prezydentem. No i co, my teraz będziemy odwoływać burmistrza naszego i za chwilę będziemy z powrotem kandydata Rogozińskiego na burmistrza powoływać. I będziemy wydatkować pieniądze, chodzić do UR i rzucać te kartki. No, do mnie też przyszła ta grupa inicjatywna i musiałem im normalnie wykład zrobić. Przyszli do mnie do domu po podpis. No jeszcze się tego, no mnie to przypomina, kiedyś przyszły do mnie dwie babki Jehowy ze Solecka. Akurat moja żona jeszcze pracowała w szpitalu, młode babki. Myślę sobie, no może klucza zapomniała. Otwieram drzwi, no patrzę, stoją takie dwie laski. Muszę trochę rozweselić was. No i chcą mnie na wiarę Jehowy naciągnąć. No ja mówię, no to otworzyłem drzwi, byłem w piżamie, łóżko ciepłe. Mówię, może zaczniemy od praktycznej strony. Poszły jak długie. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, proszę, no, proszę o zachowanie. Trochę inna atmosfera się zrobiła, bo przecież tutaj normalnie sama kłótnia. Przepraszam, ale powinniśmy powagę za, bo to są poważne sprawy. Poproszę pana sołtysa Adamowa. Przysłuchuję. Już nie pierwszy raz tutaj nadzwyczajna sesja. Jest. I nie wytrzymuję. Pan Janik mówi kilka razy, nie przyjeżdżacie, nie rozmawiacie. Jako do radnych, że społeczeństwo nie rozmawiają. A dzisiaj, jeżeli jest zwoływana sesja nadzwyczajna, no dlatego, że złożyła grupa inicjatywna pismo i przedstawicieli tej grupy nie ma. Chociażby jakiegokolwiek przedstawiciela. I my już nie rozmawiają. Rozmawiają przez prasę, przez media. My żeśmy byli, też był problem ze szkołą w Adamowie, byliśmy kilka razy, tu jest kolega, była nas grupa, byliśmy, radni przyjechali, zdziwiony byłem, przyjechało 18 na 21 i przyjechali i rozmawiali. Któreśmy walczyli, mamy szkołę, mamy filię, dzieci zostają u nas, no nie wiem, w Karpicku to samo. I powiem tak, pan Janik tu tak na boku spokojnie ze mną rozmawiając mówi, że to jest, tak jak mówi, pełzające czy likwidacja, bardzo szybko likwidacja. Może i tak, ale co my zrobimy, co mieszkańcy Karpiska zrobią, co rada zrobi, jeżeli nie będzie tam w tych szkołach dzieci. No przecież jeżeli zostanie 5 dzieci czy 7 dzieci, no dzisiaj to też jest, no mało jest tych dzieci, wszędzie jest mało, ale zostają filie i tym dzieciom chyba się krzywda nie dzieje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Tomiak jeszcze? Ja myślę, że żeby oszczędzić jakby tych wydatków całkowicie, to może pan, żeby pan Antoni chodząc, nawołując do referendum, do odwołania rady, czyli również z samego siebie, tak, to może po prostu pan zrezygnuje z mandatu radnego i tutaj jakby oszczędzi nam pieniędzy podatników. Dziękuję. Proszę, pan burmistrz. Po
pogratulować. Ja myślę, że chociażby to, co żeśmy tutaj dzisiaj usłyszeli z ust pana Janika, można krótko zamknąć w takim powiedzeniu: jestem za, nawet przeciw. Gratuluję panu Antoniemu dobrego, moralnego i etycznego samopoczucia w sytuacji, kiedy doskonale wiemy, jak pan tutaj jest zaangażowany w tą akcję. Natomiast pozwolę sobie tutaj przytoczyć z przedostatniej sesji pana wypowiedź, kiedy padło podobne pytanie. Ja dopiero kilka dni temu od pani sekretarz dostałem ustawę o referendum. Do tej pory wiedziałem tyle, co z prasy. Ja z tym nie mam nic wspólnego. Także panie Antoni, raz jeszcze gratuluję dobrego samopoczucia. Ale może jeszcze dwa zdania. To kolejne. Jeszcze dwa zdania. Przede wszystkim chciałbym pana wezwać jako burmistrz w Olsztyna do zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, a tego typu wypowiedzi mieliśmy również tutaj dzisiaj na tej sesji. Ja myślę, że gdzieś są granice wytrzymałości i myślę, że Rada jest ustawowo wybranym w demokratycznych wyborach organem. Również ja jestem i ja sobie nie pozwolę ani pod swoim adresem, ani pod adresem moich pracowników do tego typu oszczerstw, pomówień i manipulacji faktami. Ale to jest prośba, którą do pana kieruję i mam nadzieję, że pan się do niej zastosuje. Natomiast ja chyba dzisiaj coś zrozumiałem. Na ogół jest tak, że jeżeli zadajemy pytanie albo kogoś o coś pytamy, to po to, żeby się czegoś dowiedzieć, tak? Pan tutaj przed chwilą powiedział, nie otrzymałem takiej odpowiedzi, jakiej oczekiwałem. I ja myślę, że tutaj chyba do tego się sedno sprowadza. Został określony jakiś konkretny cel, jakiś scenariusz, jakiś plan działania. No i po wielokrotnie udzielanych odpowiedziach pan Janik mówi, że do tej pory nie otrzymałem takiej odpowiedzi, jakiej bym sobie życzył. No i ja myślę, że pan jej nie otrzyma. Bo niestety nie da się zaprzeczyć oczywistym faktom, a te fakty są potwierdzone określonymi dokumentami. Ja raz jeszcze odsyłam pana do zapoznania się z tymi dokumentami. Deklaruję, że na pewno będzie pan miał wgląd do wszystkiego, czego pan oczekuje. Natomiast może jeszcze jedno zdanie. Tutaj podejmowane były kilkakrotnie próby spotkania się z grupą inicjatywną. Były różne tutaj tłumaczenia, jak widzieliśmy, że pora nie pasuje i tak dalej. Ja nie rozumiem tutaj tego typu tłumaczenia w sytuacji, kiedy składa się wniosek o określone działanie do Rady Miejskiej. Rada bardzo pozytywnie na to reaguje, zwołując sesję, bo jak państwo wiecie, wbrew temu, co mówi tutaj pan Antoni, Rada obraduje i podejmuje decyzje, również stanowiska na posiedzeniach Rady. I pan Antoni mówi, że ta sesja jest zupełnie niepotrzebna. Ja uważam, że właśnie poważne podejście ze strony Rady nakazywało zwołanie takiej sesji, żeby zająć określone stanowisko. Natomiast ja chyba po raz kolejny powiem to, co myślę, że tak naprawdę chyba prawda nikogo nie interesuje. No bo słuchajcie, jeżeli kiedyś były podnoszone argumenty, że nie ta godzina i tak dalej, zwołaliśmy specjalnie sesję w godzinach popołudniowych. Mało tego, przed ratuszem, pół godziny wcześniej odbyła się konferencja prasowa, prawda? I nikt nie był zainteresowany udziałem w dyskusji, przedstawieniem dodatkowych racji, rzuceniem światła na pewne kwestie w temacie, który został zainicjowany, to ja mam chyba prawo myśleć tak, jak powiedziałem, że prawda chyba nikogo nie interesuje. Ale raz jeszcze bardzo bym prosił, jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi, zostały nam powierzone tutaj określone zadania do wykonania i bardzo bym prosił, żeby nie dyskredytować tego, co jest robione. Proszę państwa, przez 20 lat budowaliśmy nie tylko w Polsce, nie tylko w Wielkopolsce, ale również za granicą wizerunek naszej małej ojczyzny jako gminy gospodarnej, racjonalnie działającej, zadbanej, bogatej mądrością naszych mieszkańców i naprawdę taki efekt uzyskaliśmy. Byliśmy postrzegani jako gmina, no może nawet
zaryzykuję numer jeden, bo naprawdę wiem, co mówię i na jakiej podstawie mówię. W ciągu kilku miesięcy można było, wystarczyło te kilka miesięcy, żeby ten wizerunek i